chyba nie widziałem ani jednego odcinka Dragon Balla. Bo... No i właśnie, i teraz nie tak. Nie wiem, czy to jest hot take. Ja ci powiem, że jesteś w większości na tych kanapach. Dobry barber nowy mój. Ja wiem. Ja wiem. Ty nie wiesz. Ja wiem. Nie wiesz, wiesz. I gdzieś to faktycznie w naszym fandomie tak wybuchło, jest taka teraz afera i tam dzieciaki piszą, że się na mnie zawiedli i że to było właśnie niesprawiedliwe. Naprawiamy to w mig. Kogo chcesz pozdrowić? Pozdrawiam wszystkie moje żugajki, buziaczki wam wysyłam. Korzystałem z toalety, jest to fantastyczna rzecz. Myślę, że każdy cywilizowany kraj powinien mieć toaletę, przynajmniej jedną. Ten krasawiec toalet наконец-то появился на Комсомольском озере. То, чего так долго ждали вартовчане. И сейчас мы его торжественно откроем. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Ktoś jednak oglądał ostatni odcinek, co mnie bardzo wzrusza, ponieważ mówimy o rzeczach ważnych, mówimy o rzeczach przyjemnych, mówimy o rzeczach fantastycznych, mówimy o rzeczach kulturalnych, a właściwie niekulturalnych, ponieważ program nazywa się Zero Kultury. A ze mną są Marcin Sońta. Dzień dobry Państwu, witam publiczność w studiu i internautów przed telewizorami. A także Michał Walkiewicz. Tam do licha! On będzie najprawdopodobniej w każdym odcinku coś takiego zabawnego mówił, więc od razu uprzedzam Państwa, że tak może być. Na początku chciałem zaznaczyć, że czytaliśmy komentarze, generalnie są bardzo super, bardzo fajne, strasznie się cieszymy, że tak do tego wszystkiego podchodzicie. Zdarzały się takie, że ktoś pisał, no nie, ten program to naprawdę dobrze, że się nazywa Zero Kultury, bo tam jest zero kultury, no ale o to chodzi! Właśnie o to chodzi, że ten program to jest zero kultury, bo my jesteśmy takimi zerami kultury, nie jesteśmy ani autorytetami, ani nie jesteśmy krytykami, Michał twierdzi czasami inaczej, natomiast jesteśmy przede wszystkim odbiorcami, tak jak i wy, odbieramy tę kulturę, chłoniemy ją prosto do naszych ciał. Tak, i dusz. I co? I dusz. Dusz? Do dusz też płynie. A, i do dusz. A, i że płynie też to do naszych dusz. Więc mam nadzieję, że my również na was w jakiś sposób pozytywnie wpłyniemy, ponieważ to są tematy i rzeczy, które chcemy, żebyście wy również przyswoili. A teraz zaczniemy od tych, których... Nie, znaczy, może nie tyle nie chcemy, żebyście przyswoili, ale nie będziemy o nich mówić. A o czym nie będziemy mówić? W tym tygodniu na pewno nie dowiecie się od nas, że firma 2K wydaje wreszcie Top Spin 5 jako Top Spin 2K25, taką mają numerację, a na okładce znajdzie się Iga Świątek, która wygląda... No, jak z PlayStation 3, może wczesnego PlayStation 4. No, na pewno nie wygląda jak Iga Świątek, wygląda bardziej jak jakaś Iza albo jakaś Ida. Wygląda jak Iga Świąt, tak trochę szczerze mówiąc. No, zobaczymy. Natomiast ja czekam na tę grę z niecierpliwością, ale nie będę wam o tym mówił dzisiaj. Nie będziemy też rozmawiać o Netflixowej biografii króla porno Rocco Siffrediego, chociaż tu cytat, sam bohater tego filmu powiedział, że wszedł w ten projekt głębiej niż w jakikolwiek inny. No to cóż, to cały czas jest włoski serial na Netflixie. Trochę spaghetti jak... western taki. No bo trochę jak pizza z ananasem. Znaczy jest prostu... tam spaghetti, ale jest al dente zdecydowanie. Al dante. Al dante Alighieri. Nie powiemy też o nowej płycie Guziora, która będzie miała premierę 24 maja 2024 roku, 4 dni po moich urodzinach, i o singlu, który właśnie wypuścił wraz z Kubanem. Singlu, który jest bardzo fajny, ale o nim nie powiemy, ponieważ wyszedł dokładnie pół godziny temu, kiedy to nagrywamy. A teraz już wsiadamy do naszego fikumikatora i zmierzamy na kanapę. Wyjdź. No i jesteśmy na kanapach. Od no i właściwie się znania nie powinno zaczynać, dziwne, że zawsze ale... teleportuje nas w inne miejsca. Tak. W poprzednim odcinku byliśmy na innych kanapach, znaczy na tych samych, tylko w innych miejscach, bo tak sobie ustaliliśmy, żeby dla was było też to atrakcyjne wizualnie. No i teraz sobie przechodzimy do tego momentu, w którym przedstawiamy kilka tematów, o których chcielibyśmy porozmawiać, które chcielibyśmy poruszyć tak dogłębnie. I zaczniemy od tematu, który jest dosyć smutny, no tak na dobrą sprawę. Bardzo życiowy też, no bo jednak ludzie umierają, prawda? I umarł Akira Toriyama, który...
No, umarł po prostu. To znaczy, on umarł już jakiś czas temu. To też jest zabawne. Ale dzisiaj sprawdzaliśmy rano, on nadal nie żyje. Nadal nie żyje, tylko wiecie, co jest może niezabawne w tej całej sytuacji, ale to, że on umarł 1 marca 2024 roku, urodził się w 1955, z tego co pamiętam, i umarł 1 marca, ale chyba ta informacja została podana dosyć później, nie? Została podana później. W ogóle to, co było dla mnie najbardziej szokujące, to jest to, ile ludzi do mnie podchodziło. Jak wiadomo, jest tym słynnym sekretarzem Akiry Toriyamy. Byłem z nim aż do ostatnich filmów, ale mnóstwo ludzi do mnie podchodziło na ulicy i mówiło... Ale na ulicy zaczepiali się po prostu? Nie, na ulicy, na przykład na papierosie, albo na... Nie, no śmieję się, ale generalnie mnóstwo ludzi miało jakiś taki opóźniony zapłon na zasadzie, że po czasie sobie uświadomili, w jak dużym stopniu ten człowiek ukształtował właściwie ich dzieciństwo. Mhm. Jakimiś takimi falami to docierało, że faktycznie nie żyje. I jak okropna jest to wiadomość, bo w pierwszym momencie mieliśmy raczej coś takiego, że okej, no był Dragon Ball, tak, był Dragon Quest, były te wszystkie rzeczy, ale... Wiesz co, nagle się nie okazało, był gwiazdą, nie był tak, gwiazdą. A nagle nie? się okazało, że był absolutnie no, jednym z takich, jedną z takich potężnych cegieł naszego dorastania. Jak pomyślicie sobie o takich osobach, które kształtują, czy to gry, czy to jakieś mangi, no tak jak mamy na przykład Miyazakiego, który tworzy całe studio Ghibli, nie? I on jest, zawsze się mówi studio Ghibli, ale przede wszystkim Miyazaki. Kiedy mówisz o Mario, mówisz o Shigeru Miyamoto. Kiedy mówisz o kiedyś Konami, teraz inne rzeczy, to mówisz o Hideo Kojimie, nie? I o Pachinko. Ja miałem tak, słuchajcie, że mnie w dzieciństwie absolutnie porwała gra Chrono Trigger, czyli Square Enix. Ale czy grałeś na to, na tym w co? No grałem... W czym? Na SNESie albo na NESie? Na SNESie, bo to 16 na SNESie. To było. Tak? Miałeś SNESa? Tak, miałem. Bogolu? Miałem. Widzę, że się powodziło. Nie, my graliśmy na lodówce, ty grałeś. To prawda. Grałeś na SNESie. Ty miałeś lodówkę? Stary, w ogóle my w jeziorze mieszkaliśmy. W każdym razie dopiero od was dowiedziałem się, że to jest Akira Toriyama. Myślałem, że to jakby dla mnie ja się na Dragon Ball uważam, że można lepiej marnować życie niż oglądając mangę i anim. Trochę się powoli przekonuję, jak słyszę od was, bardzo stworzył mnie Akira Toriyama. Jak się dowiedziałem, że ma na wizytówce napisane mangaka, to też uznałem, że to jest moje nowe ulubione słowo, bo twórca mangi to po prostu mangaka. Mangaka. I dopiero jakby przejrzałem na oczy, że może rzeczywiście coś w tym jest, że jestem częścią jego twórczości. Jego twórczości jest we mnie. Pewnie nawet większa niż mniejsza, nie? Oni dostają mangak poselski. Jego twórczość jest w tobie, plus jak się pojawił taki produkt do przyprawiania potraw. Magii? Vegeta. A, Vegeta. To całe pokolenie ludzi zrobiło Vegetą smakuje lepiej. We see what you did there. A nie, Son Goku smakuje lepiej. Son Goku, no widzicie, a teraz uwaga, hot take taki, że ja na przykład chyba nie widziałem ani jednego odcinka Dragon Balla. Bo... No i właśnie, i teraz nie tak. Nie wiem, czy to jest hot take. Ja ci powiem, że jesteś w większości na tych kanapach. Ja widziałem sporo, ale też nie jestem jakimś ultrafanem. Ale natomiast... słuchajcie, ale ja wam wytłumaczę, kurczę, jest dlaczego. Jest kod wizualny, który z nami został i on jest związany po prostu oczywiście, z Dragon Ballem, tak. Chrono Trigger jak najbardziej, kocham tę grę. Dragon Quest. Tylko widzisz, Dragon Quest, bo to ostatnim Dragon Questem, w którego grałem, to była 8. Teraz nie pamiętam, który to był z kolei. Natomiast no, wiadomo, że Toriyama... przede wszystkim można Toriyamę poznać po tych żelkach, z którymi się bijesz na początku. To jest niesamowite, że w każdej grze w japońskim RPG-u musi być moment, w którym bijesz się z kiślem, budyniem. Atakuje was! Żelek z oczami! Klasycznie. Jak w japońskim RPG-u. Czy z kisielem. Wiesz, to był jeszcze Kapitan Kaczor, nie? Czyli jakiś taki w dziwnym hełmie, no. No nie, ale to są super, wszystko to są super projekty. Tylko właśnie, ja widzę, jak bardzo ten Toriyama ukształtował całą społeczność ludzi. Począwszy od chociażby, nie wiem, Guziora, Szpaka, w hip-hopie, jak bardzo to występuje, na YouTubie, jak bardzo ludzie tym żyją, gdzie pamiętam, że Sylwester Wardenga swój merch też opierał trochę na rzeczy z Dragon Balla i... Ja po prostu byłem trochę za stary, miałem wtedy takie wrażenie, że byłem trochę za stary na tego Dragon Balla, a jednocześnie nie byłem na tyle stary, żeby do tego podchodzić się z takim, wiecie, z taką przyjemnością. Bo jest taki okres w życiu każdego człowieka, w którym wydaje ci się, że już jesteś za stary na animację i on trwa gdzieś mniej więcej 2 lata. I po tych 2 latach nagle, Jezus, ale byłem głupi. Tak, jak się okazuje, że masz 40 i wszystko wróciło do normy. To nas nie pokona, bo nie załatwisz nas czymś,
w co nie wierzymy. Ach tak! Ach tak! Ach tak! Ach tak! Okej! Okay. Tak przecież jak z Lego, no, układasz Lego, a potem układasz Lego jasne, później, nie? No, mi przyszło dużo wcześniej, jak się dowiedziałem, że japońskie anime to nie są chińskie bajki. Tak. Bo kiedyś, wiesz, kiedyś to były chińskie bajki, a jak doszło do mnie, że to nie są chińskie bajki, to już... No ale też kiedyś, nie wiem, magazyn Kawaii, tak, dzisiaj Memosfera współczesna, gdzie Dragon Ball też rządzi, no bo słynny pojedynek Goku z Vegetą. Stoczmy ten pojedynek gdzieś, gdzie nie ma ludzi, nie? I się biją na przykład na Ptakach Nocy, nie? Albo na Captain Marvel. No dokładnie, nie mam pojęcia w ogóle, o czym mówisz. Ptaki Nocy, no w sensie Birds of Prey, nie? To tak, tak, tak. No generalnie na filmach. No i w ogóle samo powiedzenie Kamehameha i tak dalej, wykorzystywane w UFC bardzo często w tych przeróbkach różnych. No jest to rzecz, która absolutnie memicznie ukształtowała wszystko. I też ukształtowała bardzo ludzi. Ludzie, dzieciaki nagle pustoszały te place zabaw, wszyscy lecieli, żeby zobaczyć sobie RTL-7, czy tam... Tak, to było RTL-7, potem TVN-7. Plac zabaw i boisko, i oni chyba nadal to oglądają, nadal, bo tam jest pusto teraz. Chodzisz po placach zabaw, uważaj lepiej. Tylko noc. W każdym razie, mamy tego Dragon Balla, ale wcześniej to, co robił Toriyama, to był Dr. Slump na przykład. Mhm. Nie wiem, czy kojarzycie taką magę. Tak. Była jego przypustka w ogóle. Tak, tak, to była jego przypustka i potem zaczął robić Dragon Balla, którego robił 11 lat chyba i on nie chciał go wcale tyle robić. On nie miał ochoty go tak długo ciągnąć. Że tak powiem to kolokwialnie, ale no ciągnął to, bo mówili, że po prostu no to jest absolutnie hitowe i wszyscy to kochają, no i on to też widział. Potem brał udział w produkcji kilku anime, zresztą chyba umarł w trakcie produkcji jednego z nich. Tak, no i cała seria gier też, nie? Tak. I gier akcji, i bijatyk, zwłaszcza Dragon Ball FighterZ, no to jest taki tytuł. Jest chyba 500 tytułów, nie? Tak, na tym poletku bijatykowym to jest absolutnie super. No także wielkie, wielkie dziedzictwo, ale faktycznie coś w tym jest, że potrzeba chwilę czasu, żeby to dziedzictwo się rozwinęło w naszych głowach i żebyśmy sobie faktycznie przypominali te wszystkie rzeczy. Wiecie, to nie jest oczywiste na pierwszy... To jest bardzo nieoczywiste. No tak jak mówię, dla mnie, no ja się w tym nie wychowywałem. Ja jestem jeszcze z tego okresu, co to było Sailor Moon i na tym się kończyło, bo leciała ta czarodziejka z księżyca, mimo że teoretycznie to była bardziej anime dla dziewczyn, no to jednak jak leciało to na Polsacie jako jedyne, co możesz zobaczyć, bo już Polonia 1 wtedy, z tego co pamiętam, chyba nie nadawała tych swoich chińskich bajek wtedy, a właściwie włoskich, czy też trochę francuskich, bo z dubbingiem, no to wtedy właśnie było to i ten Dragon Ball mi troszeczkę umknął, natomiast ja się z tym spotykałem często w magazynie PSX Extreme. Otóż tam były komiksy, dokładnie w formacie takim jak Toriyama. Brał tych redaktorów z tego PSX Extreme i ich zamieniał w te wersje super deformed, czyli tam na dwie głowy. Małe, tak. No, słuchajcie, prawda jest taka, małe że w każdym ciała. Z nas siedzi mały Japończyk, który steruje tym, co lubimy, co nam się podoba i chyba powinniśmy poważnie porozmawiać o tym, co dała co nam się Japonia! Tak, i właśnie do tego teraz przejdziemy. Mamy ranking 10 rzeczy, które dała nam Japonia, ale to nie do końca jest prawda, bo... Dała nam trochę więcej. Dała nam więcej, a też w wielu z tych przypadków dała nam to na spółkę z innymi, czasem tak. Z Polską, czasem z Stanami Zjednoczonymi, no ale generalnie są to rzeczy, dlatego które też trochę skróciliśmy tę listę, bo było na trochę więcej tych rzeczy, a niektóre po prostu połączyliśmy ze sobą. Poza tym lista o nazwie 84 rzeczy, które dała nam Japonia, źle brzmiało. Po prostu. Plus większość rzeczy to musiałyby być automaty z użytą bielizną, nie? No bo to... Chociaż to ponoć mit jest. Gdzieś tam słyszałem, ktoś tam wrzucał, że to mit jest z tą bielizną i automatami. To może pozostając w tych klimatach higienicznych, zacznę od bonusu, którym jest toaleta wielofunkcyjna. Tak. Nie wiem, czy mieliście okazję skorzystać. To jest spoiler, bo to nie jest na pierwszym miejscu w takim razie. Nie, to nie wygrało. Trudno w to uwierzyć, to akurat nie wygrało. Są inne pozycje. Tylko, że teoretycznie te pozycje są popkulturowymi pozycjami, dlatego też właśnie ta toaleta znalazła się na bonusowym miejscu. Toaleta wielofunkcyjna jest popkulturową pozycją. Ty korzystałeś, jak sądzę, więc opowiadaj. Byłem w Japonii długo, więc siłą ale rzeczy. Korzystałeś z toalety, czy w ogóle, czy krótko byłeś? Korzystałem. Nie, po prostu miał takie zaparcie gigantyczne. Korzystałem z toalety, jest to fantastyczna rzecz. Myślę, że każdy cywilizowany kraj powinien mieć toaletę, przynajmniej jedną. Ten krasawiec toalet наконец-то появился на Комсомольском озере. То, чего так долго ждали вартовчане. И сейчас мы его торжественно откроем. W każdym domu też powinna być toaleta. Myślę, że to jest bezpieczne założenie. Nie ma, dobrze, słuchajcie, miejsce 10, Hokusai. W ogóle ambitnie no zaczynamy. Hokusai, tak. A wiesz co, natchnęło mnie to, bo stwierdziłem, że potrzebujemy też wysokiej kultury, a nie mówimy nic o obrazach, a Hokusai... A obrazy wiszą wysoko, to akurat... Tak, no to... A, to jest te fale? Tak, to są te fale. To jest najbardziej płodny... To jest najbardziej płodny artysta z tamtego okresu, czyli on się urodził w 1750 roku, ale żył do chyba 1840 któregoś, więc długo. Więc był bardzo płodnym
artystą. Oprócz tego, że rysował te fale, które są najbardziej znaną w sumie rzeczą, jeżeli chodzi o obrazy japońskie, to albo góra Fiji. Fuji. Jak się góra nazywa Japońska? Fuji, Kodak, Konika, Minolta. Góra Konika, Minolta, słynny las samobójców na niej. Jezus, zapomniałem, jak się nazywa ta góra. Fuji, oczywiście, stary. Że Fuji, no. Pewnie, że wiedziałem, że to Fuji. No to jest ta góra Fuji, ale oprócz tego są różne yokai, które on rysował. No tak. Różne oni. Obake też. To... Tak. Nigiri. Obake, nigiri, kappa, demony. Czyli ta cała mitologia japońska, która jest też fantastyczna i którą można zwiedzać w różnych grach, w różnych tworach tego typu. No i właśnie Hokusai jest jedną z tych osób. Polecam każdemu kanał Hochelaga i tam jest opisany właśnie ten Hokusai i te jego obrazy w bardzo fajny sposób. Miejsce 9. Automaty z grami Nintendo PlayStation. Tak, bo to chodziło o to, że zapisaliśmy to, że automaty plus gry plus Nintendo plus PlayStation i powinna jeszcze być Sega. Tak ja, ja tu zrobię założenie, że to jest tak jakby wspólny wysiłek amerykańskiej kultury arcade i japońskiej kultury arcade. Mhm. Chociaż w Stanach automaty pojawiły się odrobinę wcześniej, natomiast no tak. No to jest na pewno taka kultura, którą żyliśmy bardzo długo. Nie? No i kultura i pachinko teraz też, znaczy teraz, no popularne od dawna, ale generalnie kultura wychodzenia w Japonii do salonów gier, do grania w te gry, która potem zawędrowało to pod strzechy domowe, kiedy zaczęły się właśnie konsole, kiedy zaczęło się Nintendo, Sega, kiedy później PlayStation i Sony przejęło po prostu cały rynek. No. Więc to jest kiedyś właśnie dzieciaki rzecz. Bardzo często wychodziły z domu, korzystały z automatów, siedzą w domu. A teraz kiedyś były piękne czasy. Nie? Znaczy pamiętajmy o tym, że to były piękne czasy, bo Marcin miał SNES-a, kiedy wszyscy mieli Pegasusa pirackiego, nie? Prawda. I sobie grał w Chrono Trigger. Miejsce 8. Teleturnieje. Tak. Jak rozumiem, chodzi o najbardziej wygięte, najdziwaczniejsze teleturnieje. Ty opisałeś ten teleturniej. Tak, ja w ogóle nie potrafię tego znaleźć, ale mógłbym przysiąc, że to widziałem. Był teleturniej, w którym babcia odpowiadała na pytania związane z popkulturą, a jeśli nie udało jej się dobrze odpowiedzieć, jej wnuczek, który siedział na jakimś takim specjalnym przyrządzie, był teleportowany, wystrzeliwany z procy do basenu z jakąś taką żelową masą. Nie? Ale właśnie, ale żeby było śmieszne, że to mówisz, bo właśnie to dzisiaj robimy z naszym gościem. Ja pamiętam taki motyw, który też można by chyba przenieść do polskich teleturniejów. Widziałem kiedyś teleturniej, w którym Japończycy uczestnicy zamykali swoje gazy w słoiku. Tak. I jak ktoś przegrał, że zdobył najmniej punktów, to otwierał ten słoik sobie. No i ten słynny, nie wiem jak to się nazywa, że próbujesz przeskoczyć przez ten wycięty kształt. No było. Ładnie dopasować. Hole in the Wall to się nazywało. Hole in the Wall i to było przeniesione wiele razy. Było Takeshi Castle, tak. Które też do naszej kultury gdzieś tam dotarło. No było mnóstwo tego typu rzeczy, natomiast te najbardziej wygięte, to one do nas nie dotarły. To było na przykład najbardziej wygięte japońskie, jakie ja widziałem z kolei, to jest nocowanie w jakiejś szkole na sali od WF-u i co jakiś czas wbiegają jacyś ludzie i próbują cię dotknąć gołymi dupami. Naprawdę. To są teleturnieje z Japonii, kochani. Brzmi dobrze. To takie wpasowywanie się w kształty też trochę jak Junji Ito brzmi. Jego ten słynny komiks o wchodzeniu do tej góry, w której był kształt każdego człowieka. To jest ten moment, w którym przytakujemy, że wiemy o co chodzi? Tak, dokładnie. Tak. Słuchajcie, kiedy was dedukuję z tego wybitnego twórcy mang japońskich. Na miejscu 6, dobrze? Siódmym. Kiedyś mi się uda. Na miejscu 7, Kurosawa. Podejrzewam, że chodzi o Akirę Kurosawę, tak. Ale jest dwóch. Akira. Jeszcze jest Kiyoshi, czyli świetny twórca horrorów. Tak, ale mi chodzi oczywiście, no, jeżeli o taki bardzo duży impact i też o wyższą kulturę tutaj, bo to kino jednak czarno-białe najczęściej, więc jak jest najczęściej czarno-białe, to jest wyższa kultura. Jednym z najlepszych w ogóle filmów Akiro Kurosawy, żeby było śmieszniej, jest film, który robił dla Związku Radzieckiego. Dersu Uzawa. Tak, więc to jest... I on jest kolorowy akurat, ten film. Natomiast Tron we krwi, Siedmiu samurajów, Rashomon, no to są takie klasyki i właściwie nawet nie klasyki, to są podwaliny w ogóle pod większość filmów, które później były robione w Hollywood. To jest w ogóle podwalina pod całą japońską kulturę, pod całe kino. Siedmiu wspaniałych western. Tak, zerżnięte jeden do jeden. To jest w ogóle też podwalina pod antywesterny późniejsze. Tak. Dokładnie. Pytanie, bo to są... Od nowego Szekspira w zasadzie. Podwalina to akurat a propos Rocco Siffrediego, o którym mówiliśmy wcześniej.
Słuchajcie, bo to trzeba obejrzeć, nie? Tylko kiedy? W jakim wieku to obejrzeć? No i to jest rzeczywiście to jest strasznie problem. Trudne, bo można trafić za wcześnie, a można za później. Nie, wydaje mi się, że Kurosawa jest super przystępny. Ja wiem, że mówię to o każdym starym filmie, o którym rozmawiałem w tym programie, ale naprawdę, wiesz, naprawdę co, jest, tak i nie. Jest przystępny. Ale spokojnie można go obejrzeć między jedną rolką TikToka a drugą, tak? Spokojnie, tak. Jeśli masz wolne dwie godziny. Jeżeli masz wolne dwie godziny, oglądając 10-sekundowe rolki TikToka. O, Szomon, o, Pojechacze ognia, o, Rashomon. Nowa dieta bananowa, super. Nie, to wydaje mi się, że są przystępne rzeczy, bo to są rzeczy gatunkowe, to są rzeczy nawiązujące do bardzo przystępnych rzeczy, na przykład do Szekspira i tak dalej, więc... Nie, no tak przystępne do Szekspira, no właśnie no, a propos tych rolek. No to nie jest, wiesz, czekając na Godota, tylko to są fajne historie z dramaturgią, o zdradzie, o honorze. Romansach, o honorze. Jakby czemu nie? Oczywiście, że tak tylko pojawia. Może nie na TikToka, ale cały czas to jest przystępne. Na Insta już by się zmieściło. No tak. Na miejscu szóstym Hideo Kojima. Tak. Czyli... Aha. Wielki autor gier wideo. Ojciec gier wideo, w sumie takich wideo. Współczesnych. Bo wiadomo, że mamy tutaj Shigeru Miyamoto, możemy zawsze wrzucić i Mario i Nintendo i tak dalej, ale Nintendo było troszkę wyżej, bo też gadaliśmy o tej kulturze gier. Natomiast jednak Hideo Kojima, moim zdaniem, że jest taki największym wizjonerem tego gatunku. Tylko, że właśnie ja mam problem z nim na takiej zasadzie, że uważam, że czasami to jest przerost formy nad treścią. No ja mam taki problem, że on chyba za bardzo się zaczyna ocierać łokciami z Hollywood i ewidentnie widać, że Hollywood jest światem, który do końca go nie chce. Znaczy trochę go chce. No bierze tego Jordana Peele'a. Jako takiej wizytówki w tak jakby w siostrzanej sztuce, ale tak naprawdę... Mi się też wydaje, że on nie potrafi korzystać z tego Hollywood, że potrafi namówić Madsa Mikkelsena, Lee Seydoux czy Guillermo del Toro, żeby zagrali w jego grze, ale potem oni tak naprawdę, ich potencjał nie jest wykorzystany. To mogła być każda inna postać, każda inna aktorka, każdy inny model twarzy. Nie ma potencjału, ale wiesz, ale to jest potencjał PR-owy. Wyobraźcie sobie, jak wygląda pitching tych projektów, że siadam przeciwko Madsa Mikkelsena i mówisz, a teraz wyłaniasz się z wielkiej kałuży gówna, nie jesteś połączony pępowiną z niemowlakiem. Lepiej, kurwa, mówisz Normanowi Reedusowi, słuchaj, kojarzysz tego gościa z Uber Eats, co przyszedł właśnie i przyniósł nam żarcie? No to coś takiego. Słuchajcie, ja miałem tak, że ja nie miałem PlayStation pierwszego, ponieważ wydałem wszystko na SNESa. Jak? Na SNESa wydałem kasę. A ty wydałeś. Spłacałem SNESa. Ty nie miałeś? Twoi starzy wydali. Miałem dopiero dwójkę, wtedy grałem na PC-cie, jak była jedynka. Więc mnie ominął Metal Gear Solid na przykład. Ale w 2020 roku włączyłem grę z 2019 roku, która nosi tytuł Death Stranding. Mhm. I to była głęboka pandemia, sam szczyt. Nie wychodziliśmy z domu, widzieliśmy tylko kurierów. I tylko jedna osoba, która wychodzi, to był Norman Reedus. I zagrałem w grę, w której jesteś kurierem. I oczywiście ten filozoficzny bełkot był dla mnie jakby tam za dużo tego było wszystkiego, ale sama mechanika, sama idea wbiło tą grę w ogóle w jakiś kosmiczny level. Mhm. I dla mnie to do dzisiaj jest 10 na 10. I wydaje mi się, że dwójka mi się nie spodoba, no bo pandemia się skończyła. No chyba, że fingers crossed wybuchnie nowa. Mi się podoba, że dwójka ma podtytuł Sex on the Beach, nie? To prawda, to jest bardzo dobry pomysł. Pandemia zamieniła w arcydzieło po prostu Death Stranding i bardzo pomogła tej grze. Czy mamy w ogóle film, na którym spotykam Hideo Kojimę na wakacjach? Jaki Hideo jest prywatnie? Fantastyczny człowiek. Nie wiem, jaki jest, bo dostałem takiego fanowskiego meltdownu, a dosłownie spotkałem go przypadkiem na wakacjach, będąc raz w życiu w Japonii i trafiasz na jedyną osobę, którą znasz z Japonii. Że była to dość pewnie kłopotliwa dla niego sytuacja, ale cóż, zostałem unieśmiertelniony w jego programie na YouTubie. Wydaje mi się, że że parę osób w życiu zrobiło coś takiego, tak jak ty, że też podeszło do niego i poprosiło jakieś zdjęcie czy coś. Nie, no to na pewno, ale akurat wiesz, nie był wtedy z kamerami i nie unieśmiertelniony. Tam był Hideo Kojima, obok była Julia Żugaj, nie? I tam do niej wszyscy poszli. To była ona. Kiedyś spotkałem. Mamy ten film? Wokalistę. Mamy? To puśćmy. Heavy breathing. To raz, ale dwa, wiesz, fajne jest to jak patrzyłeś jeszcze, jak to ty pierwszy podasz mu rękę, nie, na tamtego gościa obok. Tak było, no ale cóż, no takie coś naprawdę zdarza się raz w życiu i był ewidentnie jakiś zwyżkowy dzień u mnie. Piąte miejsce, Akira Toriyama, o którym rozmawialiśmy. Tak, ale tam jest, Akira Toriyama, tak, umieściliśmy go tutaj, bo jednak to, że my
Oglądaliśmy Dragon Balla, w sensie ja i Marcin, nie byliśmy osobami, które siedzą w tym uniwersum. To nie znaczy, że my się z tym Akirą Toriyamą nie przemazaliśmy przez te wszystkie lata naszego chłonięcia popkultury. No to są właśnie rzeczy tak jak Chrono Trigger, to są Dragon Questy, to jest wszechobecny we wszystkich memach, we wszystkim dookoła, więc uważam, że on miał taki wkład, że totalnie na to piąte miejsce powinien wskoczyć, nie? Fair enough. Czwarte miejsce, miejsce czwarte. Godzilla. 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 Ten Godzilla, nie ta Godzilla. Ten Godzilla. Ten Godzilla. Ten Godzilla. Ten Godzilla. No, Godzilla wszedł, że tak powiem, na pełnej. Z buta. W 50. którymś roku. Popkulturę międzynarodową wręcz, no bo były i amerykańskie wersje, wszyscy Godzilla znają, nawet mój tata zna Godzilla. Najgorsze są te wersje, jak oni są przebrani w te stroje tej Godziry. Słuchajcie, i przez wiele lat nie było dobrego filmu o Godzirze. Dobrze mówię? Dobrze mówię. O Godzilli, dobra, możemy mówić też trochę po amerykańsku. I nagle się pojawił. Godzilla Minus One. Film, który właśnie dostał Oscara za najlepsze efekty specjalne, mimo że kosztował 10 razy mniej niż na przykład Strażnicy Galaktyki, część trzecia. Mhm. Ty to widziałeś, więc opowiadaj. Nie spodziewałem się takiego przejścia. Ty widziałem to. W tym filmie mieszczą się wszystkie inne filmy świata. Wszystkie melodramaty, wszystkie horrory, wszystkie filmy o wojnie, wszystkie filmy antywojenne, wszystkie psychodramy. Tam jest wszystko. I wszystko jest dobre. I wszystko działa. Mhm. I Godzilla, chociaż jest na drugim planie, jest absolutnie fantastycznym bohaterem. Znowu jest straszny. Made Godzilla great again. A no to tak jak było w Cloverfieldzie, który też trochę czerpie z tego. Z Cloverfielda bardziej czerpała amerykańska Godzilla Gareth Edwards. No, ale chodzi mi o to, że Cloverfield też jest zawsze ten potwór na drugim planie. Tak naprawdę on nie jest głównym bohaterem, tylko są relacje międzyludzkie i to, co się, ta panika i tak dalej. Tak. Mamy opowieść o pilocie kamikadze, który rezygnuje z wykonania swojej misji, więc wraca do kraju w niesławie tak naprawdę zdrajcy. No i cały film musi przepracować ten tak jakby bagaż, który niesie na plecach, jednocześnie nawiązuje romans z kobietą, jednocześnie pojawia się Godzilla, szansa na odkupienie. Same wielkie rzeczy i wszystkie super działają. Dobry. Największy problem z tym filmem jest taki, że on trafił do kin w zasadzie, był w piątek i w sobotę do obiadu i potem zszedł. Nie ma planów na razie w streamingu, żeby go pokazywać żadnym, tylko wydanie fizyczne ma się pojawić w Japonii w maju, więc musimy trochę... Ale chyba już za tydzień nowy film zresztą, Godzilla kontra Kong, kolejna część. A mi się nawet te Kongi podobały niektóre. To było kino rozrywkowe. Najbardziej mi się podobało, jak ten jeden akt miał te granaty i mówi, dobra, weź mnie, nie? Że ma go wziąć ten jaszczur i go zjeść i ma eksplodować to wszystko, a ten jaszczur go wyjebał gdzieś tam w kosmos. Nie, to są, kurczę, to ostatnie filmy są przyzwoite. Ten pierwszy, Greta Edwardsa, faktycznie był najlepszy, ale te nowe też są okej. Plus róż tutaj jest, mamy różowy klimat dzisiaj z uwagi na Akirę Toriyamę, a nowa Godzilla też jest różowa, czym zresztą nawiązuje do dawnych lat, ma różowe. No bo po dzielnicy Shibuya się buja. Miejsce trzecie, Miyazaki, dwóch Miyazaki. Tak, tutaj wrzuciliśmy dwóch Miyazaki z tego powodu, że każdy z nich jest geniuszem na swój sposób i każdy z nich po prostu się tutaj... Gdybym wrzucił samego Miyazakiego odpowiedzialnego za Elden Ring, to bym go dał trochę niżej w tej liście, ale z racji, że mamy tutaj też Miyazakiego, który dowodzi studiem Ghibli i to nie są te same osoby, żeby nie było, no to uważam, że to jest jeden z, przynajmniej dla mnie, najlepszych wkładów, jakie czyli miała Japonia. Czyli Hayao Miyazaki, twórca kina animowanego, no i Hidetaka Miyazaki, twórca serii Souls, czyli ultra trudnych gier, w które kochamy grać i w które przegraliśmy chyba ostatnie lata tak naprawdę swojego życia. Ciekawe, czy kiedyś nominujemy na jednym miejscu wszystkich Andersonów na przykład, którzy nakręcili dobre filmy. Jest PW sześć, Anderson jest szczególnie. Tak, wszystkich, zróbmy to. Dwie wielkie osobowości tak naprawdę świata popkultury. O każdej moglibyśmy nagrać osobny odcinek. Jeden ze świeżo upieczony z Oscarem przecież, bo jest drugi Oscar dla Hayao Miyazakiego. Za Chłopiec i Czapla. Za Chłopca i Czaplę. No a drugi też opromieniony sukcesem sprzed dwóch lat, czyli Elden Ringiem. A za chwilę niedługo powraca z DLC, niedługo w czerwcu powraca będzie, z dodatkiem, więc... Miejsce drugie. Już nie Toriyama, po prostu Akira. Akira. No moim zdaniem Akira jest najwybitniejszym dziełem, jeżeli chodzi o mangę, jeżeli chodzi o anime. Czymś, co wpisało się absolutnie w kulturę, co było zrzynane, co inspirowało twórców z zagranicy, ze Stanów Zjednoczonych do ujęć, do specyficznego, do w ogóle zupełnie innego podejścia do pewnych rzeczy. Jak ja oglądałem całkiem niedawno sobie, ostatnio przeczytałem jeszcze raz całą mangę, ale niedawno oglądałem jeszcze to anime wygląda przepięknie. Mhm. Wygląda to cyberpunk pełną gębą, jeszcze przed tymi wszystkimi cyberpunkami. No po prostu czerpać i zabierać z tego, ile się tylko da. Ja muszę to sobie odświeżyć, bo
bo obejrzałem to, mam wrażenie, za wcześnie, więc dla mnie to jest taki japoński Blade Runner, czyli jak ciemno pada i jakieś filmy. Ale ostatnio jakiś... Ja tak miałem z Army też. Jak w Cyberpunku mieliśmy wszyscy okazję jeździć tym motocyklem z Akiry, no to jest taki dobry przyczynek do tego, żeby wrócić i sobie to przypomnieć. Tym bardziej, że chyba był jakiś remaster, nie? Jakiś 4K... Był w kinach, leciał niedawno całkiem. Właśnie, to jest piękna, fantastyczna. Ja też przypomnę, że powstaje cały czas aktorska wersja filmu Akira, amerykańska. To może być trzecia najgorsza rzecz, którą Stany Zjednoczone zrobią w Japonii po bombie atomowej i Dragon Ballu Ewolucji. No zobaczymy, ale Ghost in the Shell nie był zły. Ja jakby tu tego filmu będę bronił. No to... też uważam, że nie był tak zły. Nie natomiast był zły, tak natomiast anime było przefantastyczne. Natomiast no nie tak jak dzieło Katsuhiro Otomo, czyli Akira. Akira! Miejsce pierwsze. Tak. Jeden. Polonia 1. Tak, to jest 100%. Tak, to musi być miejsce pierwsze. Rzecz. Chińskie bajki, jesteśmy w domu. Te chińskie bajki, jak to śpiewał Guzior i Szpaku w swojej piosence. Dobra, to zróbmy małe top 3. Yataman, Gigi i Tsubasa. Pojedynek aniołów. Co to było pojedynek? O siatkarkach oglądałeś? Może jeszcze magiczne lustereczko i bija, co? Oglądałem Pojedynek aniołów. Ej, były hot dziewczyny, grały w siatkówkę, robiły, jak przyjmowały serwis, to robiły takie fikołki i się odbijało, nie? No to w Gigi też była siatkówka, bo w Gigi na początku była koszykówka, ale była też siatkówka, był ping-pong, były różne, w każdym sezonie co innego w pewnym momencie. Moją ulubioną, to od razu mówię, to był Gigi i Gigi był mój ulubiony. Na drugim miejscu był Captain Hawk, czyli Tsubasa, a na trzecim Yattaman. No u mnie jedynka to był Tsubasa, zdecydowanie. U mnie chyba też, chociaż jak grałem bardziej w kosze niż w piłkę nożną, to jednak ten, Tsubasa i... Zibi Top, Tsubasa. I odcinek, w którym biegnął przez odcinek, w którym biegnął do połowy boiska i kontynuacja jest w drugim odcinku, gdzie biegnął przez drugą połowę boiska, a horyzont się załamuje. No właśnie, wiecie co, to Tsubasa jest ultimatywnym dowodem na to, że Ziemia nie jest płaska. Zdecydowanie. To też prawda? Jakby ktoś potrzebował jeszcze więcej dowodów. Dokładnie. A po drugie, no super były te odcinki, jak grali w Reprze przeciwko reprezentacji Niemiec. I tam Tsubasa grał w pomocy, a Kojiro grał w ataku. Cudowne. Tak, Wakashimatsu, Wakabayashi, bracia Toshibana, Misaki, no ja ich pamiętam wszystkich. Jesteś jak ten japoński odpowiednik Tomasza Hajty wymieniającego składka. Kaiserslautern, dokładnie. Przypomnijmy. Dobrze, to wiecie już, co nam dała Japonia. Co wam dała Japonia, możecie napisać w komentarzu, jakie rzeczy z popkultury w waszą pamięć się najbardziej wryły. A teraz przechodzimy do następnego tematu, którym jest? Którym są Złote Maliny. Złote Maliny to jest w sumie taki jeden z ciekawszych okołofilmowych fetyszów, ponieważ to są nagrody przyznawane najgorszym filmom. Rozdawane są dzień przed Oscarami, w związku z tym moim zdaniem nie mają aż takiej uwagi, na jaką zasługują, ponieważ Oscary je przykrywają. Słuchajcie, ja widziałem dykty, więc to... Słuchajcie, wszedłem na oficjalny profil Razzies, Golden Razzies na YouTubie i jest relacja z tego, którą prowadzi dwóch, oni się chyba nazywają gay coś tam couple, annoying gay couple i oni prowadzą to w dwójkę. I to ma 14 tysięcy wyświetleń po 4 dniach, co jest ze Stanów Zjednoczonych, więc nie wiem, co tam się dzieje, nie? Czy naprawdę to nikogo nie interesuje? A to chyba wszystko działa tak jakby na korzyść takiego, jakby dokłada się do czaru tej imprezy, nie? Która jest garażowa, no. Która ma te nagrody właśnie z plastiku czy z papieru, na której nikt się nie pojawia, a jeśli ktoś się pojawi, to jest wydarzenie na kolejne dekady, typu Holly Berry. Otóż to Sandra Bullock też chyba odebrała swoją nagrodę. Sandra Bullock. Ale Holly Berry... było głośno wtedy, kiedy film 365 dni, tak? Bo to nie był rok przestępny. Dostał Złotą Malinę i to było wtedy... I za sequel, za najgorszy sequel też dostali. Tak? Znaczy w sensie nie dostali Złotej Maliny, tylko że nominacje. Bo chyba wydaje mi się, że to w tym samym roku wyszły ten 365 i w sensie dla nich. Tak. Chyba w jednym sezonie z amerykańskiego punktu widzenia. Natomiast no... to są, kurczę, no to są fajne rzeczy w tym sensie, że jeśli coś się wydarzy nawet na poziomie nominacji, jeśli coś się wydarzy na Malinach, to zostaje w tych annałach historii kina, nie? Typu nominacje dla Lśnienia, dla coś. Dla Jakubika, dla Szczegwal. To jest w ogóle dla mnie, znaczy... Duval jeszcze w tym wszystkim, wtedy rozumiałem, bo jak ja pierwszy raz oglądałem Lśnienie, to ona mnie strasznie wkurzała i sobie myślę, ona gra strasznie, nie? Potwornie. Natomiast później zobaczyłem to Lśnienie i znając też background historii, wiedząc jakim zamordystą był Kubrick, jak Jack Nicholson ją tyrał psychicznie, to wtedy do mnie doszło, że ona jest naprawdę zastraszoną, gra zajebiście zastraszoną dziewczynę tutaj. Nicholson też był nominowany, nie? Więc wydaje mi się, że
Znaczy, ja rozumiem, dlaczego Lśnienie na przykład było nominowane do Złotych Malin. Ale słuchajcie, The Thing było nominowane do Złotych Malin. Też. I za muzykę, między innymi Ennio Morricone, która była, jest jedną z najbardziej kultowych partytur chyba w historii horroru teraz. Mi się wydaje, że to o to nie chodzi, jest tak, że ktoś ma słabszy film, krwawi, to oni jak rekiny się na niego rzucają. Oczywiście. W tym roku wygrał John Voight, wybitny aktor, który tam coś tam... To jest też konkurs popularności złych filmów. Ale wiecie trochę, co, nie chodzi o to, że te filmy krwawiły, ten Shining i The Thing, znaczy dosłownie The Thing krwawiło dosyć mocno. Natomiast chodzi mi bardziej o to, że wydaje mi się, że to jest moment, że wtedy te filmy miały zły PR, na przykład Shining, wtedy przyszedł Stephen King, chodził po Lettermanach i tak dalej, tak. I mówił, że mu się mega nie podoba te Shining i uważa, że to jest gówno, no. Że została jego książka źle zekranizowana przez Stanleya Kubricka, no. What the fuck? No tak, no jego wersja Lśnienia chyba nie była nominowana do Złotych Malin, z tego co pamiętam, a była znacznie dużo gorszym filmem, to z lat 90. To był miniserial. A tak, był miniserial. Ten aktor ze skrzydeł takiego serialu. Tak, Tim Daly. Tim Daly. Ale on chodził Tim Daly tam, bo Tim Daly chodził tam nie z siekierą, tylko z kijem do krykieta. Nie, do polo. Tym takim, wiecie, tym co ma takie zakończenie dziwne, nie? Mhm. Tym kijem do polo chodził tam, bo tak było w książce, nie? Tim Daly był tam jak polski dubbingowiec z gierek z połowy lat 2000, nie? Że chodził... Zatopię w tobie tę siekierę. Stary, nie ten... Tak. Nie. Więc, ten uważaj! Holly Berry pojawiła się na tych Złotych Malinach w fantastyczny sposób, bo przyszła z Oscarem swoim. I oczywiście wzięła te maliny, odwróciła je i wypadła ta szyszka. Ta malina spadła tam jej na ziemię, gdzieś tam się potoczyła. Zresztą widziałem... Parodiowała jakoś... też mowę swoją oscarową, co też było fajne. Tak, no. Więc to jest moim zdaniem super, że macie takie podejście. No, wiadomo, że osobą, która chyba była najczęściej nominowana, tak mi się wydaje, to jest Sylvester Stallone, bo widziałem go i to było za Rocky 5 i za Rambo 2 i później za Expendables. W tym roku wygrał za najlepszą rolę drugoplanową. Tak, za Expendables 4. Na porządku też powiem, że najgorszym filmem został Puchatek, Krew i Miód. O tym, że Puchatek... Najwięcej nagród zgarnął. Sequel nadciąga. Tak, ale tak jak się mówi, że film jest skrojony pod Oscary, to ten był skrojony pod maliny zdecydowanie. No, także tutaj nie ma niespodzianek. Megan Fox też była skrojona pod maliny, nie? To? Megan Fox, bo dostała dwie statuetki. A wcześniej też. Wcześniej dostała statuetki. W tym też. Roku dwie i wcześniej też dostawała, tak. I mnóstwo nominacji. Mi się daje chyba z tego, co widziałem, że to wynika z tego, że ona zrobiła jakieś operacje plastyczne i nie za bardzo może grać, bo w sensie już nie ma kontroli nad swoją twarzą, nie? Tak, ale zupełnie serio mówię. Ja tak miałem niestety... Poczekaj, bo staram się to zrozumieć. Popraw mnie, jeśli się mylę. Ale Marcin ma rację. Wcześniej grała? Dobrze. Dobre. Nie, ale sprytne. To, słuchajcie, to jest taka aktorka, która tak niestety ma, Nicole Kidman. Ona zagrała w takim serialu z... Jezus Maria, z Hugh Grantem. Nie pamiętam, jak się ten serial nazywa, taki trochę kryminalny. O jakimś zabójstwie i tak dalej, i o rodzinie bogatej bardzo. I w tym serialu, to jest ten serial, proszę bardzo. I w tym serialu ona jest najprawdopodobniej zaraz po jakichś zabiegach. Ona tam nie ma mimiki w ogóle, nie widać, jak gra. I sobie myślisz, Jesus, Nicole Kidman to jest dobra aktorka, w ogóle tego nie widać przez zabiegi, których dokonała. Myślę, że brak mimiki może być problemem akurat w tym zawodzie, nie? To prawda. A teraz aktorki sobie wycinają często policzki. Ja nie wiem, jak się ten zabieg dokładnie nazywa, ale wycinają sobie policzki, tak zrobiła ta Moriarty w The Boys, że nagle w jednym sezonie ma takie policzki, znaczy zwykłe, normalne, a potem ma takie wycięte, tak jak... Ale żeby też parytetowo oddać sprawiedliwość, to ani Sylvester Stallone, ani, nie wiem, Clint Eastwood dla przykładu, no nigdy nie... No. Jakby to też nie było ich narzędzie pracy, nie? Mimika. Clint Eastwood? Przecież mimika Clint Eastwood. Słynny cytarz miał dwie miny, z kapelusza i bez kapelusza. No więc. Słuchajcie, operacja plastyczna to jest tylko jeden z przypadków, kiedy tracimy kontrolę nad własną twarzą. Zupełnie innym przypadkiem jest cios od Michaela Tysona. Niesamowita wiadomość dla wszystkich. Netflix przestał inwestować w seriale, przestał inwestować w filmy, więc najprawdopodobniej nie zobaczycie już drugiego sezonu 1670, bo wszystkie pieniądze poszły w Jake'a Paula i Mike'a Tysona, którzy będą w lipcu się bili na stadionie Dallas Mavericks i Netflix wykupił wszystkie prawa do tego i będzie to, właśnie nie wiem, czy on będzie to transmitował na żywo, czy po prostu zrobi z tego wydarzenie ogromny jakiś film. Bo ważne jest tylko to, że to nie będzie w pay-per-view dla wszystkich. W ogóle pierwszy raz słyszałem, że ktoś powiedział Michael Tyson. Jeżeli powiedział Michael Tyson? Nie, może on... Marcin powiedział Michael Tyson, to twój teść? Nie? Stary. Michael Tyson. Bo brak tak stary, się że nazywać Michael Tyson. Po prostu. No jest to niesamowita wiadomość, patrząc na fakt, znaczy niesamowita. To nie jest nic zaskakującego tak na dobrą sprawę,
osoby, bo nie wiem, czy wam bliska jest postać Jake'a Paula. To jest brat Logana Paula, tego, co zasłynął właśnie z Lasem Samobójców, który poszedł kiedyś do Lasu Samobójców w czapce, tam nie pamiętam z czego, z jakiejś takiej... Wiem, o kim mówisz, doskonale znam Jacoba. Jacoba, tak. Jacob Paul, ostateczny patriarcha. I Loganusa, Loganusa Paulusa. Loganus Paulus to byłby gość, który walczy w Falloutie, w dodatku New Vegas, Fallout 3 New Vegas. No to mamy tego Jake'a Paula, który... Ale jesteśmy pewni, że to jest Jake Paul, nie? A nie Logan Paul. Na tym zdjęciu. Tak, to jest Jake. Dobra. Potwierdzam. Tak. Więc mamy... do mnie na ulicy ostatnio. Tak? I o ile cię poprosił złoty. Pytał Akira Toriyama. Ale mówił, żeby popilnować, że chce popilnować samochodziku pani kierowniku. Nie, no ciebie nie, bo ty nie masz samochodu. Więc... O Jezu, nie jak, musiałeś tego mówić. Jak posmutniał teraz? Nie musiałeś tego mówić, zwłaszcza po popisach Marcina, ile miał konsol. Miałem SNES-a, do dzisiaj go spłacam. Więc wracając do samego Jake'a Paula. Jest to postać, no, która robiła dokładnie to samo, co Freeza. Oni zgapiają od Freeza, nie? Bracia Paul. Zgapili ekipę, zgapili kariery muzyczne, te wszystkie rzeczy, które są z tym związane. No i też zgapili z fame MMA dosyć mocno to bicie się, jak Logan Paul miał pierwszą walkę z KSI-em. No to wszystko to jest oczywiście... Oczywiście to jest dowcip, bo ktoś w komentarzu zaraz napisze, że co wy gadacie. Więc na wszelki wypadek mówię, że to jest dowcip. Jake Paul jest postacią, która mocno weszła w ten świat bicia się, w ten świat, no właśnie, to nie są freak fighty do końca, no bo to jednak to jest bicie się bokserskie, to są rękawice, to są wielkie wydarzenia, aczkolwiek są tam te wszystkie pyskówki, rozbijanie głowy przeciwnikowi podczas konferencji, więc ta konotacja jest tam cały czas, nie? Tylko freak fightem tutaj moim zdaniem jest to, jakich przeciwników sobie Jake Paul dobiera, bo on najczęściej, no on z 10 swoich walk wygrał 9, jedną tylko przegrał z gościem, który się nazywał Fury, ale właśnie nie Tyson Fury. Brat Tysona Fury'ego. Tak, brat Tysona Fury'ego. Siostra. Ale jedna z pierwszych walk, którą on miał, to było z Nate'em Robinsonem. Nate Robinson to jest koszykarz, który wygrał kiedyś konkurs wsadów mając 1,70 m. Co jest niesamowite. Zrobił to samo, co Spud Webb, czyli Ty Webb, tam w latach 80. No to Nate Robinson zrobił to później, przeskakując chociażby Dwighta Howarda podczas konkursu wsadów. Dobra, a na ile to jest boks, na ile to jest walka prawdziwa, a na ile to jest... No i właśnie. WrestleMania. Nie, WrestleMania tutaj nie ma, bo WrestleMania jest z kolei w przypadku jego brata Logana Paula, który bierze udział w wrestlingu i robi to naprawdę fantastycznie. Jeżeli oglądaliście Braci ze Stali, których tutaj serdecznie polecamy, no to Logan Paul by pasował idealnie do tego zespołu. Ja w ogóle jestem może fanem, to jest za duże słowo, ale generalnie mam jakoś tak więcej sympatii do Logana Paula. Mhm. Może przez podcasty, no może przez jakiś taki generalny vibe, a może po prostu przez to, że zajmuje się... lepsze wyczucie konwencji, nie? Śmieszności tego, co robi i tak dalej. A tutaj jest jakiś taki klimat, że właśnie jest to 9-1. Są te poważne gadki o tym, jakim to nie jest bokserem. I koniec końców mamy przedziwną walkę z Mike'em Tysonem, która no, zakrawa o freak fight. No a tak no to właśnie o tym określić, mówię, że... No, pomimo tego, że mówimy o Mike'u Tysonie, no to strukturalnie to jest freak fight. Wiesz, bo chodzi tutaj o to, że ten Jake Paul po prostu bierze ludzi, którzy są byłymi bokserami, jak zawodnikami UFC, jak Nate Diaz, jak Anderson Silva. I to są ludzie, którzy kiedyś byli maksymalnie utytułowani, którymi grałeś w UFC sobie na konsoli. Powiem ci więcej, była taka gra Punch na NES-a, Punch coś tam. Punch Out. Jak to nie znasz? I tam... Grałeś Mike'em Tysonem. I tam na koniec ostatnim bossem był Mike Tyson. Mike Tyson i nie dało się go praktycznie pokonać. Był bardzo, bardzo trudny. I teraz Jake Paul po prostu gra w tę grę we własnym życiu. Tylko, że Jake Paul jak się urodził, to już było PlayStation tak naprawdę. On miał SNES-a, tacy ludzie jak my mamy SNES-y. Bo Marcin mu sprzedał na OLX-ie. Jake Paul od niego kupił. W każdym razie, bo było Punch-Out i było super Punch-Out. Więc wracając do tej walki. No mamy Mike'a Tysona, który też jest postacią bardzo popkulturową, która weszła w tę popkulturę, tak jak Muhammad Ali wszedł w latach 70. mocno, no to Mike Tyson pod koniec lat 80., na początku 90., nie no, raczej to są lata 90. bardziej, nie? To wszedł w tę popkulturę i rozpierdolił tam. Zresztą później znany był przede wszystkim z roli w Cats Vegas, no i z tego go ludzie w pewnym momencie najbardziej kojarzyli. Z tego, że ma tygrysa, potem, że ma tatuaż na twarzy i że jest kupił Cats Vegas. 100 gołębi z ten... I gołębie kupił w Polsce, w Piątnicy. Ale ponoć po nie przyjechał. Wiedzieliście w ogóle, że jest coś jak olimpiada gołębi pocztowych? No oczywiście. Oczywiście, że tak. Co, ty nie wiedziałeś wcześniej? Nie jesteś za polskimi biało-czerwonymi? Gołębiami?
Ej, stary, ja jestem ze Śląska, więc u nas gołębiorze to jest zawód. Tak, a mówiliśmy o tym, że odgryzł ucho Holyfieldowi? No, odgryzł ucho Holyfieldowi, to też jest popkulturowe w jakiś sposób. Ja wtedy pomyślałem sobie, that's my guy. Więc, zawsze chciałeś to zrobić. Zawsze chciałem to więc, zrobić. Więc Mike Tyson i Jake Paul, no jest to wydarzenie właśnie popkulturowe, bo można by to wrzucić w kategorię sport. Ten program nie jest o sporcie, wbrew na przykład temu, wbrew Marcinowi, który jest jednym... słynnym przedskoczkiem narciarskim. Dlatego też wrzuciliśmy ten temat tutaj, tym bardziej, że chcieliśmy zrobić roast Mike'a Tysona i Jake'a Paula, taki króciutki. Więc polecimy, no klasycznie, tak jak robiliśmy to tydzień temu. Czyli przygotuj się, Michał. Powtórzmy zasady. Michał jest tutaj poker face'em, który nie rozumie idei roast, więc będziemy... Nie rozumiem idei roastów dalej. Nie przekonaliście mnie w ostatnim odcinku, chociaż się zaśmiałem raz. Ja mam, słuchajcie, bardzo słaby dowcip, więc możemy od niego zacząć. Dawaj. Uwaga. Wiecie, jaka jest ulubiona potrawa Mike'a Tysona? Barszcz z uszkami. Okej. Okej, to jest dobra reakcja. Dlaczego Tysonowi odmówiono przeszczepu serca? Bo miał gołębie. Jest dobrze. Jesteśmy... Już? Szybko. Nie. W drugiej rundzie? Moja relacja z tym żartem jest skomplikowana. Okej. Okay. Jest najlepszy, najgorszy. Widzieliście, jak Mike Tyson szepcze ducha? O tak. To nieprawda, że Tyson sepleni. Mike po prostu robi uniki w zdaniach. Wiecie, kto pokonał dziesiątki przeciwników, a nie pokonał literki S? Mike Tyson. Rodzice Jake'a Paula kiedyś byli biedni i nie mieli pieniędzy, żeby mu kupić worek treningowy, więc Jake kupił sobie Mike'a Tysona. Mike Tyson przyjął na twarz 1000 ciosów, a najpotężniejszy od swojego tatuatora. Mike Tyson jest tak stary, że oglądał z krzaków, jak Kain nokautował Abla. Co mówi Mike Tyson do Vincenta Van Gogha? Będziesz to jadł? Tak, to załóż szefa kuchni. Jake Paul nie poszedł jak jego brat do lasu samobójców w Japonii. On postanowił to zrobić na ringu z Mike'iem Tysonem. Ponoć Mike Tyson tak zauroczył się filmem Rocky, że postanowił być jak bohater grany przez Sylwestra Stallone i jego też nikt nie rozumie. Adrian! Mike tyle razy oberwał w głowę, że dostaje PTSD za każdym razem, kiedy słyszy headshot w grze. Jake Paul wie, że nikt mu się nie podłoży tylko ze względu na jego popularność, a za pieniądze zawsze. No i to wszystko. Trochę się Michał śmiał jednak. Jeden żart był, doprowadził mnie do łez. W dziwne miejsca, tak jakby intelektualnie. Będę o nim długo myślał. To fantastycznie. Jest naprawdę idealna publiczność dla kabaretów, stand-uperów. Zdecydowanie tak. Więc... Powtórzę, to ja nie mam poczucia humoru, pamiętajcie o tym. Nasz następny gość na pewno ma poczucie humoru, więc razem sobie pośmiejemy się na tych kanapach. Zapraszamy na kolejny segment, tym razem z Julią Żugaj. Łup, łup! No i proszę, jak nam się nagle młodzieżowo zrobiło, jak rozpromieniły się nasze kanapy, ponieważ jest na nich Julia Żugaj. Dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dobra, pytanie na początek. Jak często przekręcają twoje nazwisko? No, zależy kto. Młodzież akurat bardzo często, bo to jest śmieszne. Memiczne. Tak, ale tak, żeby w jakichś takich programach, czy na jakichś rozdaniach nagród, to raczej chodzisz nie. Chodzisz na rozdania nagród? To już jest ten moment? Chodzę na razie jeszcze jako publiczność. Okej. Okay. Słuchaj, ja najbardziej z nas trzech tutaj przypominam dziennikarza muzycznego. Mm-hmm. Mam takie standardowe pytania, które dobra. Zawsze działają na piosenkarki. To jest dobrze. Taka solidna dziennikarska robota. Skąd nazwa? Zadam je od razu po prostu jednym tchem i możesz odpowiedzieć śmiało. Zapraszam. Uwaga, jak zaczęła się twoja przygoda ze śpiewaniem, jak powstają twoje teksty i o czym są twoje piosenki? Dobrze, to po kolei. Okay. Jak się zaczęła moja przygoda? Dołączyłam do projektu, w którym jakby trochę narzucone było to, że mamy śpiewać. Ja nigdy jakby nie miałam za dużo z tym wspólnego, bardziej ciągnęło mnie do tańca niż do śpiewania, ale jak już pierwszy raz weszłam do studia, zobaczyłam, że okej, to jest fajna praca, można dać siebie tam jakąś cząstkę duszy zostawić w tym studiu, to ta praca bardzo mi się spodobała i przy grupowym projekcie to było faktycznie bardziej zabawa,
Później, jak już stwierdziłam, że chciałabym zacząć tworzyć coś swojego, coś bardziej na poważnie, zaczęłam chodzić na lekcje śpiewu, szkolić się już do fajniejszych tam producentów, też się zaczęłam udawać. No i tak to się zaczęło. Drugie pytanie, proszę mi przypomnieć. Już wracam do drugiego pytania. Ale to jest niesamowite, że ona odpowiada na te pytania, bo to jest... A ja przytakuję, gdzie nie staram się. To są tak zwane pytania pułapki. Nie, nie chodzi o to, że nie potrafisz odpowiadać na pytania, tylko chodzi o to, że to są pytania, które jeżeli dziękuję, zadajesz... że takie było założenie. Ja może skompiluję dwa ostatnie pytania, spróbujmy odpowiedzieć jednym. Dobrze. Jak powstają twoje teksty i o czym są? Na razie są głównie o miłości, o takich przeżyciach, które są gdzieś mi bliskie. Jak powstają, siadamy sobie razem z całym zespołem i tam opowiadam jakieś historie z mojego życia, szukamy jakichś fajnych tam porównań, metafor. No i tutaj piszemy sobie wspólnie po prostu. Jaka jest twoja ulubiona metafora? Wy macie jakąś ulubioną metaforę? Za duży wybór. Słuchaj, bo chciałem powiedzieć o tych emocjach i o miłości, o tych dużych abstrakcjach. Chciałem się troszkę od tego odbić, bo leżą twoje książki. Twoja książka leży tutaj przed nami w Liczba sztuk 3. Nie, żeby dla was były po prostu. Ale wydaliście więcej tych książek, nie? Tyle akurat miałam w domu. Trzy ostatnie, które zostały na rynku. Tak, są dla was, jeśli byście chcieli. Albo dla dzieci, bo myślę, że dzieciom by się mogły właśnie spodobać. Dobrze powiedziałaś, dobrze tak jakby określiłaś troszkę grupę docelową, bo chciałem spytać się generalnie o literaturę młodzieżową, która no jest trochę, no, nie mówi się za dobrze o niej w Polsce, nie mówi się za dużo i nie mówi się do tego stopnia, że tak naprawdę bardzo mało o niej po prostu wiemy i mnie interesuje, czy ty chciałaś napisać tę książkę, czy współpisać tę książkę, bo to też będziecie się jak to konkretnie było, tak. Po to, żeby wypełnić jakąś lukę, czegoś ci w tej literaturze młodzieżowej brakowało, czy w ogóle emocjonalność nastolatków to jest coś takiego, co wydaje ci się, że to jest jakaś taka sfera, którą ktoś się dobrze zaopiekował w literaturze dla młodzieży, z jaką głową do tego podchodziłaś? Ja na co dzień tworzę po prostu content dla dzieci i dla młodzieży. I ogólnie też bardzo lubię czytać książki i gdzieś, jak ja byłam młoda, to była taka pierwsza rozrywka, po którą sięgałam. Jeszcze wtedy nie było Netflixa. Były takie czasy? Były takie czasy. Marcin miał SNESa już wtedy. I miałam takie wrażenie, że trochę teraz się od tego odchodzi, że jednak właśnie dzieciaki trochę bardziej sięgają po seriale, po YouTube'a i chciałam tak trochę zapoznać ich z tym i napisać książkę, którą wiem, że przeczytają, bo jest tu moje imię i nazwisko i na pewno to kupią i na pewno się tym zapoznają i trochę gdzieś zahaczyć z tym światem do nich, żeby poczuły to, bo no, na pewno czytacie książki, wiecie jak to jest wyobrażać sobie tych bohaterów w tą historię się tak wciągać, no ja uwielbiam to robić i chciałam trochę gdzieś ich z tym zapoznać. Można że rozumiesz dzisiejszych 13-14-latków? Mam takie, bo teraz się bardzo szybko zmienia, nie? Tak, tak. Praktycznie 5 lat już się nie rozumie. Po roku 13-latek ma 14, po następnym roku ma już 15, więc... A po następnym 16. Tak, ale oni są dużo starsi. Ale to w takim razie, to o czym mówisz, to jest taka misyjność właściwie, trochę jak TVP, znaczy w sensie założenia takie TVP były zawsze, że TVP musi mieć misyjność w swoich programach, nawet w takich programach jak Voice of Poland, bo pamiętam, jak to gdzieś tam robiliśmy dawno temu, no to zawsze przychodzili do nas ci ludzie z TVP i mówili, słuchajcie, bo tutaj musi być też misja jakaś, nie? Że musimy coś zrobić, żeby... Bo to jest bardzo fajne to, o czym mówisz w tym wszystkim. Tylko ja pamiętam ten moment, byłaś na wywiadzie u Prostracji i stamtąd powstały szoty z tobą związane, dosyć kontrowersyjne, w których ty mówisz, że... zaczęłaś pisać książkę, kiedy nie było mody na czytanie. Tak, to... Ja wiem, że to jest wyrwane z kontekstu. To był też skrót myślowy, który ja niepotrzebnie zrobiłam. Chodziło mi o książki młodzieżowe, które w ostatnich latach no, gdzieś tam zaczęły być dużo bardziej czytane, no bo zaczął się taki trend po prostu, zaczęły powstawać booktoki, Wattpady. Jakby młodzież dużo bardziej zainteresowała się tym, niż w poprzednich latach. Ja też po tej mojej nieopatrznej wypowiedzi sobie zaczęłam szukać faktycznie jakichś tam statystyk. Nie powiem teraz dokładnie, ale w 2022 roku to było około 35% młodzieży, które przeczytało jedną książkę chociaż, a w następnym roku to już było powyżej 70%. Mhm. Więc faktycznie było tak, że nagle było boom na te książki i ja trochę nieświadomie się też to wstrzeliłam, bo tam jakby to się równolegle działo, kiedy zaczęły te wszystkie polskie młodzieżowe książki
wybuchać w internecie i zaczął być na nie trend. I ja wtedy stworzyłam... No właśnie, wiesz, mówimy tutaj o młodzieżowych książkach. Twoja książka jest na pewno bardzo młodzieżowa, natomiast dzieciaki i tak dalej sięgają najczęściej po rzeczy pokroju Rodzina Monet, albo takie rzeczy, które, no, których nie możemy tutaj nawet przytoczyć, bo jak widzę na przykład... Fanfiki to jest inna sprawa. Fanfiki to jest... W ogóle polecam Kłebo i Tako, najlepszy fanfic na świecie. Jest straszny o tym, jak uprowadzili swoją Uprowadzili wódkę. Mnie moi idole. Uprowadzili mnie idole. Boże, to jest niesamowite. Ale chodzi mi o to, że te książki są przepełnione takimi treściami, co potem wykorzystują ludzie na Twitterze, na X-ie i o tym piszą, że zobaczcie, co wasza młodzież czyta, nie? Że to są takie straszne, wręcz pornograficzne rzeczy. A to jest bezpieczna książka. Tak, to jest bardzo bezpieczna książka. Wręcz niektórzy stwierdzają, że zbyt nudna. My ją też właśnie napisaliśmy jako taką alternatywę trochę dla kierunku, w którym idzie polskie young adult. I ja się generalnie zgodzę z tymi opiniami, że po te książki, które moim zdaniem są po prostu napisane dla starszych, sięgają za młodzi czytelnicy. Ja bym sobie tak życzyła, żeby to było jakoś rozwiązane. Jestem ciekawa, czy coś takiego się wydarzy. No jak na przykład na grach mamy coś takiego, że od ilu lat można grać w tą grę. Tak, i na przykład tam, że jest przemoc, że są jakieś przekleństwa na przykład w książce, na grach. To wszystko jest tam oznaczone i miło by było, gdyby coś takiego było też wprowadzone na książki, uważam. Powiedz mi taką rzecz jeszcze, bo Przemek jest dużo, dużo starszym gościem. Czy jakbym się pracował nad jakąś ujednoliconą wizją w ogóle bycia młodym? No bo o tym trochę są te książki. Zrobili średnią. Wiesz, my tutaj siedzimy na przykład w trójkę, mamy chyba ze 120 lat, nie? Tak, jakbyśmy razem w trójkę napisali z tą książkę, to nasze średnie wieku byłoby 70. Jakbyśmy byśmy się zgodzić co do tego, kim jest dzisiaj młody człowiek, jakby czego potrzebuje, jakie jest jego marzenie, lęki, obsesje. Jak to wyglądało w przypadku tej waszej współpracy tutaj? Jeśli chodzi o młodzież w tej książce, to tutaj Przemek trochę oddał mi pałeczkę i raczej zaufał mi w tej kwestii. Ja mu opowiadałam, co przeżywają teraz młodzi, jak przeżywają, w jaki sposób mówią i gdzieś tutaj zdał się na mnie. Natomiast jeśli chodzi o relacje rodzinne, bo ta książka to nie jest tylko jakby romans. Ona jest, tam jest bardzo wiele innych wątków. A to nie jest rodzinny romans, nie? Nie. Upewniam się na wszelki wypadek. Jest tam relacja głównej bohaterki z ojczymem, z jej mamą, jest też strata, więc Przemek bardzo dużo wniósł do tych wątków, o których ja jeszcze nie mam pojęcia, bo Przemek jest tatą, a ja jeszcze nie jestem mamą i on wie, jak wygląda ta relacja z jego córką. Też są w takiej rodzinie, w której gdzieś tam był rozwód, jest nowa mama i był w stanie na ten temat bardzo dużo powiedzieć i myślę, że to wypełniło super tą książkę. Ja widziałem biografię Przemka, znaczy biografię, no książkografię Przemka i to najczęściej są wywiady, to są wspomnienia, biografie, no właśnie, dlatego powiedziałem biografię, bo to są najczęściej biografie różnych artystów w stylu Rahim, Grubson, tak. Mozil, Marcelina, nie Marcelina. Marcelina opowieści z Białej Doliny. Tak, czyli Marcelina. A tutaj nagle jest zupełnie inna książka, czyli fabuła. Jak wyglądała praca nad tym? Bo ja nie wiem, jak się z kimś tworzy tego typu rzeczy, tym bardziej książkę. To jest tak, że siadacie razem, opowiadacie sobie, on to potem przepisuje, czy ty siedzisz potem po nocach i piszesz na maszynie? W zależności od etapu tak naprawdę. Jak już się zdecydowaliśmy z Przemkiem, że będziemy wspólnie nad tym pracować, to było jedno takie duże spotkanie, na którym ja po prostu tak trochę aż wyżygałam te wszystkie moje myśli, jak ja sobie to wyobrażam, jak ja chcę, żeby to wyglądało. Bardzo często też szczegółowo już poszczególne sceny, które miałam w głowie, że chciałabym, żeby była taka scena, żeby to się zadziało, żeby poszli na randkę tam, żeby problem w rodzinie był taki i taki, żeby główny bohater miał, no wiadomo, tam po prostu opowiedziałam mu, jak to widzę. Przemek też bardzo dużo wtedy dawał od siebie, więc te nasze pomysły gdzieś się zmiksowały. Później, tutaj nie będę ukrywać, to Przemek pisał tą książkę. Ja fizycznie napisałam jeden rozdział, myślę. I to tylko dlatego, że Przemkowi ciężko było oddać te emocje, o które mi chodziło. A to jaka była twoja reakcja w trakcie czytania? Jak czytałaś te zdania, czułaś, że to jesteś ty? Że tak, to jest pisane tobą, że tak powiem? Tak, bo my przed każdym rozdziałem też jakby
dosłownie omawialiśmy, co ma się w nim pojawić. Ja też bardziej obrazowo sobie to wyobrażałam. Gdzieś w głowie miałam jak sceny z filmu, po prostu jak się to dzieje. I ja swoimi chaotycznymi myślami gdzieś starałam się to oddać Przemkowi, a on później to spisał po prostu. Czyli ty byłaś piórem, on był ręką. Trochę może tak. Ale też nie chcę ujmować Przemkowi, bo on też bardzo dużo pomysłów dawał od siebie. Dobra, książka to jest jedna rzecz twojej działalności, druga rzecz to jest muzyka. I zanim przejdziemy do tematów muzycznych, to mamy dla ciebie quiz, który jest związany z muzyką. O skurcze! W ogóle nie przejmuj się, jeżeli nie będziesz wiedziała jakichś rzeczy, bo jest super trudny. Tak, robimy takie mega trudne dla... Dobra, żeby nie widzowie wyszło. Mogli się to będzie quiz, w którym... No bo wiadomo, że skoro jest muzyka i skoro ty jesteś też twórcą internetowym, twórcą wideo, bo robisz, no nie wiem, 24 godziny w parku wodnym, załóżmy, więc masz do czynienia bardzo dużo z wideo i też tworzysz teledyski. Widziałem parę teledysków. W swoim życiu, więc to będzie quiz, pokażemy ci teledyski. Kadry z teledysku. A właściwie kadry tylko z teledysku i ty będziesz musiała zgadnąć, co to jest za artysta. I będą współczesne i będzie klasyka, także próbujemy i tak. Dobra. Dobrze, to w takim razie... Bonusowe punkty i za artystę, czy artystkę, i za tytuł. A jak, tak to w ogóle. To już w ogóle. Znaczy oczywiście ta punktacja nie ma żadnego znaczenia i się w ogóle nie liczy, jest to tylko zabawa. Więc pewnie niektórzy dyrektorzy programowi z różnych stacji telewizyjnych zapytaliby, no to po cholerę to. Po to, żeby się rozerwać, proszę bardzo. No to pierwsza rzecz, czy wiesz, co to jest? A to tylko dostaje kadr, to nie leci? Tak, to nie leci. Właśnie o, skurcze! Ale wiesz dlaczego? Bo nie mamy praw autorskich, pewnie dlatego. O nie, ja myślałam, że chodzisz, jakiś fragment dostanę. No to jest fragment. Jest to fragment wycięty, nie wiem, który z was to wycinał, gałgany. Ale możemy dawać podpowiedzi. Może się na... No to podpowiedź, Michał. Jest moje hardkorowe zdjęcie, więc ode mnie podpowiedź. Ta piosenkarka wystąpiła ostatnio w filmie z Henrym Cavillem. To pomidor. Wychowała się też w Wielkiej Brytanii, ale nie ma brytyjskich korzeni. Ty, ja nie wiem na przykład. Ja nie tylko wiem, albańskie. A, to już wiem. A, Albania. Królowa Albanii. Królowa Albanii. Jaka jest królowa? Albanii, chyba albańskie, nie? Tak. Nie mam pojęcia. Najpierw popowa gwiazda w Wielkiej Brytanii i na świecie w tym momencie. Nie mam pojęcia. Na D. Na D. Wiesz, podwójny przypał. No. Lipa! Tak jest! Właśnie te albańskie korzenie mi coś tak świtały, albańskie, ale nie było. Dobrze, powiedziałem, bo tak. Wydaje mi się, że tak. Była Lipa, podwójny przypał, jak to Getz śpiewał w swojej piosence. Kosmita. Ale nie we wszystkich tych byłem. Ale ten kadr jest bardzo trudny. Jakbym zobaczyła fragment, jest trudny, to prawda. To bym to prawda. Raczej się szybciej zorientowała. Słuchaj, jest tutaj parę osób, że zobaczysz, trudnego. Że będziesz wiedziała najprawdopodobniej o kogo chodzi. Taka podpowiedź, że zagrała w filmie z Henrym Cavillem. Gratulacje. Super męca. W filmie, którego nikt nie obejrzał. Ja nawet nie wiedziałem o tym. Dobra, to ja następny nawet nie widziałem, udzieliłem tej odpowiedzi. Uwaga. Cyk. Dobra. Tu na pewno wiem, jaki artysta. Jaki? Jest to Kizo. Tak jest. Ale jaka piosenka? Jakiś taki zagraniczny widzę, że jest ten... No widać, że schodzi pewnie do morza, bo jest tam skała. Tak, pewnie to jest tak. Takie zejście na plażę. Wiem, że oni nagrywali jakieś teledyski w Tajlandii, ale... No, nie wiem, strzelę. Oni mają taką piosenkę wspólną na Puerto Bounce chyba się nazywa? Czy to jest to? Czy to jest Puerto Bounce? Nie. A co to jest? A no, na co Kizo dzwoni, jak chce dojechać do domu? Taksi. Aha, no to... Ale zaliczamy. To zły strzał. Kizo, oczywiście to. Tak. Kizo. Dobra. Jest jeszcze czeski jego odpowiednik, Ozik. Nie wiem, czy znacie. To jest od tyłu Kizo, więc jest Ozik i on śpiewa po czesku. Dobrze, mamy dwa punkty. Ej, to jest nie fair. Sorry, ja sobie zgłaszam reklamację do pionu technicznego. Czemu? To jest wynaturzony kadr. Czemu wynaturzony kadr? Okej, tam są... Ja na przykład nie widzę absolutnie, co to tam są jest. To są chyba ale fajerwerki wysyłałem, wszystko było widać. Fajerwerki chyba, co? I tam coś leży na dole. Znaczy, tam jest twarz. To jest w ogóle twarz, czy to jest buzia. Aha, to ja w ogóle nie widziałam. Buzię widzę w tym tęczu, w tym fajerwerku. Tak, jest twarz, ewidentnie. Jakiś to jest chyba taki starszy teledysk, bym powiedziała. Jest starszy, nikt tego nie zgadnie, bo to zdjęcie jest całkowicie przesaturowane. No świetnie, Michał, że mogłaś tak... Nothing compares to you. Tak, gratulacje. To jest Sinead O'Connor? To była Sinead O'Connor. To tego nie widać na tym... Stary, wysłałem normalne zdjęcie z teledysku, a wygląda tak. No. Cover Prince'a. To się nie liczy.
Ta runda się nie liczy. To się nie liczy. Dobrze. Dostajesz punkt po prostu punkt, za to, nie? Tak. Bo, o, dziękuję. Bo Michał spieprzył, nie? No dobrze, kolejne. O, dobra. Nie mam pojęcia. Moim zdaniem to Bambi. Tak, to jest Jankle Osia. Yeah. I to ta piosenka się nazywa Szklanki? Tak. Nie mam pandemii. Nie, ta piosenka się nazywa Źle, źle. Ale mogłaby się ta piosenka nazywać Nynynyny. Zresztą piosenka Kizo też mogłaby się nazywać Nynynyny i dalej by to wszystko pasowało. Jego płyta mogłaby się nazywać Nynynyny. Totalnie. Następny poprosimy. Weź to taksi, ej. O... Jakaż piękna piosenka jest to. Jest to, nie sądzę, Julia Żugaj. O, doskonale. Jest to Julia Żugaj. A to jest Ofelia, prawda? To jest nawiązanie tak. do Ofelii, tak. do obrazu. Tak. I do właściwie powieści Shakespeare'a. Wild Roses Grow też. Tak. Wild Wars, tak, dokładnie. Dobra. Kylie Minogue, pływająca w wodzie. Najłatwiejsze i do Melancholii jeszcze. W Melancholii był bardzo podobny też kadr. No to pięknie, no. Widzę, że znasz swoje teledyski. Tak, tak. Swoje znam akurat. To może być dla ciebie trudne. No, to jest klasyka. To jest jeden z najlepszych teledysków. Powiem, nagradzanych. Ja mogę podpowiedzieć, co nie będzie żadną podpowiedzią. Reżyserem tego teledysku jest Spike Lee. Jezu, Spike Jonze, nie Spike Lee, bo co ja gadam za głupoty. Spike Jonze, czyli gość nie odpowiedzialny Spike za Her. Lee, Bruce Lee. I gość, który później robił, był reżyserem Jackass. Kurczę. Nie jest to podpowiedź. No, a ty nie wiesz też? Ja wiem, ja wiem, ale... No, może mi albo już nie podpowiedź. To jest boys band, to jest boys band. To jest boys band. To jest raperskie trio? To jest raperski boys band. Oż kur... Lata 90. Początek nawet, tak? Raperskie trio. Trzech młodych chłopaków z Nowego Jorku. Wówczas. Pojechali... Ale ty są tacy, że będę ich znała? Myślę, że powinnaś. No. Pojechali na wspólną trasę z Madonną, kiedy Madonna tak naprawdę zaczynała. Oni też nie mam pojęcia. Jest z nimi problem, że poddaję teraz się. Nie istnieją w przestrzeni. Jeden z nich nie żyje na przykład, bo zmarł na raka. No. Był stary już i zmarł na raka. Beastie Boys. Sabotaż. O nie, to nie znam. Zobacz, no to byli Beastie Boys. Fantastyczny teledysk, jeden z najlepszych teledysków, jakie kiedykolwiek widziałem. Muszę nadrobić zdecydowanie. Z niego na pewno korzystał Bartosz Walaszek, kiedy robił swoje teledyski, ponieważ jest tam mój ulubiony motyw wyrzucania człowieka przez z mostu, że na początku jest człowiek, ale potem z kamery z dołu to już jest kukła taka, która leci. I to jest, uwielbiam ten motyw wszędzie, jak on jest. Następny poprosimy. Ktoś liczy punkty w ogóle? Tak, nie. Ja liczę. Jest, a to też będzie trudne. 5. 5 dla Julii na 6. No, nie widziałam go niestety nigdy, więc ciężko. Naprawdę, to jest właśnie jedna z takich podstaw teledyskowych. Być może zainspiruje, no, on zainspirował na pewno sporo filtrów na Instagramie i na TikToku, ten teledysk. Można w tej chwili zrobić taki teledysk, kręcąc go po prostu Instagramem, nie? Ale wtedy to był jeden z najważniejszych... Rysowany temat. Tak, rysowany temat, jeden z najważniejszych tematów, jeden z najważniejszych teledysków, jakie kiedykolwiek wyszły. Na pewno kojarzysz, bo to jest bardzo duży hit radiowy. Chodzi ze Skandynawii. Musiałeś to radiowym głosem powiedzieć? Zapraszamy na bardzo duży hit radiowy. Zespół złożony z trzech liter, nazwa jego. Czyli nie ABBA. Zespół z trzech liter. Ale dwie rzeczy się zgadzają. Zespół AHA, Take On Me. A, piosenkę, no. Tak. Piosenkę, kojarzysz, nie? Tak, na pewno na TikToku była przerabiana miliony razy, nie? Nie, znam ją chyba właśnie z radia, wydaje mi się. I pewnie z wielu... coverowanych też chyba piosenek ever. Tak. Występowała też w The Last of Us 2, między innymi jak Eli na akustycznej gitarze gra tę piosenkę. A także polecam z całego serca każdemu, kto to ogląda, MTV Unplugged, AHA, gdzie wokalista ma 60 lat, wygląda jakby miał 30, wygląda jak elf, ja nie wiem, czy oni są ze Szwecji, czy z Finlandii, ze Szwecji. I śpiewa w fantastyczny sposób, a dookoła niego takie 40-letnie kobiety, które z łzami w oczach słuchają tego, bo to była piosenka, przy której się pierwszy raz całowały najprawdopodobniej. Nie? Niesamowite. No to jest właśnie te piosenki, które wszyscy znamy, tak. ale nigdy się nie wpiszę tego, żeby zobaczyć właśnie ten teledysk. Ale muszę zdecydowanie nadrobić, skoro mówicie, że jeden z najważniejszych teledysków. Bardzo ważny, bardzo piękny. Kolejny. W ogóle sorry, ale co to jest za kadr? Ale to nie jest trudne wbrew pozorom, jeżeli ktoś jest na bieżąco. To jest nowa piosenka. To jest nowa piosenka. Ach, dobra, tak. Z wykręconym teledyskiem, bardzo popularna.
bardzo popularnej polskiej wokalistki młodej. Polskiej? Tak. Młoda? O, to teraz mnie zaskoczyliście. Bo nie ma bardziej popularnych młodszych niż ty. Polską branżę gdzieś tam śledzę. Przepraszam. Tekst napisała znana poetka polska. Możemy nawet powiedzieć, że laureatka... Nagrody Nobla. Nagrody Nobla. Okej. Okay. Jak... Tylko, że nie wiedziała, że ta wokalistka wykorzysta ten tekst, bo chyba kiedy się urodziła wokalistka, to tamta odbierała wtedy tego Nobla. Wygląda jak kadr z jakiegoś gruzińskiego dramatu. Ale dobrego. Nagradzanego w Cannes. Tak, taki, który Dem ogląda. Mam bardzo duży problem z to tym. To tam? Jak... Może jakieś naprowadzenie na wokalistkę. Dobra, naprowadzenie. Najpopularniejsza polska wokalistka. W tej no właśnie tak... Vibe tego wszystkiego i to, że są śpiewane poezje, naprowadzało mnie na Sana. No i bardzo dobrze, proszę bardzo. Ale ja jestem ogromną fanką w Sanach. Ja nie wiem, jak to się wydarzyło, że ja nie widziałam tego teledysku. Nic dwa razy postawisz. Naprawdę? Dwa razy, tak. To jak ja tego nie skojarzyłam? Może nie patrzyłaś akurat w tym momencie. Może mrugłam. Albo siedziałaś nad, albo dyktowałaś Przemkowi Korso, co ma napisać. Może tak, nie? Może tak. Dobrze. Skoro mieliśmy bardzo popularną polską wokalistkę, to tutaj też powiemy ci, że jest to polskie. A jednocześnie jest to druga część gruzińskiego filmu nagrodzonego w Cannes. I nie są, to przygotowane... polski wokalista. Na D? Tak. Tak, dendrofil. No tak by wynikało. Czy to jest Dawid Podsiadło? Tak, jest to Dawid Podsiadło. A telewizor jest nakręcony może... we wsi, w takim małym miasteczku może bardziej, nie wiem, czy kojarzysz tego. A, tak, czekajcie, jak to leciało, ma... No? Mało miasteczkowy. Dwa. Dokładnie, a, dwa super. Punkty dostajesz. Super. Fantastycznie. Liczę. No dobra, kolejny. To by mi się tak z czymś nawet kojarzyło. To nie jest nic nowego. No wiem, to wiem. Trochę ma vibik taki, ten zespołu Aerosmith. Bym tak no, powiedziała. Po fryzurach można tak powiedzieć, że jest tam ten Perry i Tyler. Tak, ale jaki to jest, czyli zakładam, że to nie ten zespół. To nie jest ten zespół, ale to są podobne lata. Mhm. Znaczy Aerosmith działa od tam 70-tych, nie? Jakoś, więc ci podobnie trochę wcześniej? Nie wiem. Podpowiedź jest taka, że nie, tutaj jest ich trzech na zdjęciu, ale w rzeczywistości było ich czterech. I niedawno, całkiem niedawno powstał film. I czas całkiem niedawno powstała ich biografia, w której aktor grający główną rolę dostał Oscara za swoją rolę. Niesłusznie. Za rolę wokalisty z tego zespołu. Wokalista był bardzo, bardzo znany. Dobra, chyba wiem po podpowiedziach. A? Queen. Yay! Tak jest to Queen. A kawałek? Może kawałek zgodny? Nie. Bohemian Rhapsody. Bohemian Rhapsody. Możemy zaśpiewać na głosy, nie? Is this the real life? Is this just fantasy? Mama. Czy to wszystkie? Mama! Czekajcie, bo prawa autorskie wejdą. Uwaga, bo za dobrze to śpiewamy. Bonus od reżyserki. O! O. No to już było. A, to jest stąd twarzą, tak. Tak, Sinead O'Connor. Nothing compares to you. Jest świetny ten teledysk, jest minimalistyczny, absolutnie. Mamy Sinead O'Connor w golfie, ostrzygniętą bardzo krótko, która śpiewa praktycznie cały czas do kamery. Jest tam taka wstawka, że ona tam chodzi gdzieś, ale samo to śpiewanie do kamery, emocje, które są w tej Sinead O'Connor, świetna sprawa. Byłaś 8 punktów na 10 regulaminowych i jeden punkt pozaregulaminowy, czyli 9. Ale dostawałam dużo podpowiedzi, więc tak o pół bym to obniżyła. Patrzcie, jaka skromna dziewczyna. Ta młodzież po prostu jest taka dobra w tej chwili, taka właśnie skromna, nie wywyższająca się. Nie, to jest akurat super sprawa. Dobrze, to skoro już przeszliśmy sobie przez tematy muzyczne, znaczy no, nie przeszliśmy przez nie, bo dopiero do nich dobijamy gdzieś tutaj. A propos twojej kariery muzycznej i a propos tego wszystkiego, ty w tej chwili, patrząc na wydaną książkę, na teledyski, które robisz, na płytę, która miała pierwsze miejsce na Olisie, która dostała status złotej płyty przez sprzedane egzemplarze, kim ty się czujesz w tej chwili, tak na dobrą sprawę? Bardziej influencerką, pisarką, autorką, artystką, piosenkarką? Jak byś siebie sama określiła? Ja bym się w pełni nazwała influencerką i... Jak ludzie lubią tak dzielić, że ja jestem youtuberką, ja jestem tiktokerką, ja jestem instagramerką, a jestem influencerką, która właśnie robi to wszystko. Mhm. I
tworzenie muzyki to też jest swego rodzaju tworzenie po prostu fajnego kontentu. Mhm. Czy tworzenie książki to też jest tworzenie fajnego kontentu. I to źle zabrzmi, ale to tak naprawdę są produkty, które mają trafić do moich widzów, którzy oglądają mnie na co dzień, którzy lubią mnie za to, że jestem Julką Żugaj. I mają dostarczyć im po prostu dodatkowej rozrywki. To, że ja bardzo polubiłam jakby być w studiu i bardzo lubię pracę nad muzyką i lubię się uzewnętrzniać tam, to jest gdzieś dodatkowy plus dla mnie, ale myślę, że moi odbiorcy po prostu postrzegają to jako lubię oglądać Julkę, lubię jej piosenki, ale to nie jest tak, że oni jakoś super enjoyują tą muzę, wiecie, oni pewnie... Czekaj, zapiszę sobie, enjoyują, to mam nowe słowo, którego będę używał. Przepraszam. Nie, to jest super akurat, wtrącanie tych angielskich znaczeń, no jak najbardziej, no, nie sądziłem, że można tak to odmienić. Że trochę ich, oni słuchają tego, bo jestem Julką, nie, że... Pewnie w przyszłości chce się, no na pewno chce się rozwijać w tą stronę, żeby trafiać też do odbiorców, którzy usłyszą moją piosenkę i powiedzą, o super piosenka i nawet nie będą wiedzieli, że ja ją śpiewam. Tylko, że myślę, że jeszcze na razie nie jestem na tym etapie i będę sobie do niego gdzieś tam dążyć. Masz plan, co? To nie jest, nic nie dzieje się przypadkiem. Tak, trochę mam plan. No i też masz, tak jak słyszę, szczególnie po tej pierwszej części, jak mówiłaś o książce, o tej takiej jakby misyjności tego wszystkiego, to masz też świadomość tego, że ty wpływasz na tych ludzi. I tak jak mówisz tutaj o tym influencerstwie, no to jednak gdzieś jesteś w tych ich życiach, na tym krótkim, załóżmy, etapie, bo potem albo oni z ciebie mogą wyrosnąć, albo dojrzeją razem z tobą, w zależności od tego, w którą stronę pójdziesz. I teraz tak, od wczoraj masz jakąś dramę, którą widziałem, tak. Związaną z tym, że nie pozdrowiłaś kogoś. Tak, to jest w ogóle bardzo przykre, bo to trochę nie miałam świadomości, że to się aż tak rozejdzie i trochę nie miałam świadomości, że dzieciaczki są aż tak wrażliwe na to. No. I no tutaj się wam przyznam, że dwa dni temu jak to wybuchło, to ja po prostu cały dzień przepłakałam, bo mi było bardzo przykro, że zrobiłam komuś taką przykrość, że aż tak to wybuchło. I faktycznie było po prostu tak, że byliśmy na targach książki i ustaliliśmy gdzieś z organizatorami, że robimy fotki, robimy podpisy, ale z racji, że przyszło bardzo dużo osób, a my chcieliśmy no po prostu z każdym się spotkać, no to nie robiliśmy pozdrowień. I zrobiłam jeden wyjątek dla chłopaka, który po prostu wykorzystał bardzo mało swojego czasu i gdzieś, wiecie, te pozdrowienia poleciały na TikToku w świat i było takie poczucie niesprawiedliwości, że dlaczego ktoś dostał, a ja nie. I gdzieś to faktycznie w naszym fandomie tak wybuchło i jest taka teraz afera i tam dzieciaki piszą, że się na mnie zawiedli i że to było właśnie niesprawiedliwe. Naprawiamy to w mig. Kogo chcesz pozdrowić? Pozdrawiam wszystkie moje Żugajki, buziaczki wam wysyłam. No nie spodziewałam się, że coś takiego się wydarzy. Nie zwróciłam nigdy na to uwagi, że faktycznie albo wszyscy, albo nikt i ja też ciągle się właśnie uczę tej pracy z dziećmi, bo dla nas to jest błahe, że nie dostała pozdrowień, co z tego? No ale dla nich to jest mega ważne, nie? Ja wiem, znaczy widzisz, jak jeszcze były meetupy jakieś organizowane i tak dalej, jak się ustawiały jakieś kolejki, żeby sobie zrobić zdjęcie. Ja zawsze wszystkim mówiłem, dobra, może zrobimy sobie zdjęcie, ale ja się nie podpisuję. Bo ja się nie podpisuję, bo szkoda mojego czasu, szkoda waszego czasu. Po co wam ten podpis? I tak możecie, to podpiszcie się za mnie, bo będzie wyglądało to podobnie, jakbym ja się podpisał. I tylko się podpisywałem w momencie, jak ktoś przychodzi w mojej koszulce, nie? Ja mówię, a jesteś w mojej koszulce, dobra, to się podpiszę. Ale ja tylko, że ja to jasno i wyraźnie tym ludziom mówiłem, plus no nie miałem takich wrażliwych, strasznie młodych widzów, którzy jednak patrzą na ciebie jak na takiego absolutnego idola. To teraz ci w ogóle powiem, że jakbym ja tak zrobiła, no, to już by był zarzut w moją stronę, że lecę na hajs. Tylko z książką, i tak. I tylko jak ktoś ma mój produkt, czyli wydał pieniądze, to wtedy dam podpis. A co z innymi fanami, których na przykład nie stać na to, żeby to kupić? I wiesz, te dzieciaki są naprawdę bardzo wrażliwe i trzeba się ich dużo uczyć, żeby wiedzieć, jak z nimi pracować po prostu. To za naszych czasów było chyba tak, że Mariusz Pudzianowski chyba wysyłał autografy pocztą, jeżeli mu przelałaś 10 zł. Po prostu. To i tak mi się dało. Słuchaj, przepraszam, bo nie mogę przestać o tym myśleć. Powiedziałeś Żugajki, tak? Żugajki, no. To jest, jak rozumiem, to jest fandom. Tak, nazwa mojego fandomu. Okay. No.
one się tak, byli kiedyś Kwiatonators, to byli Dawida Kwiatkowskiego, fandom taki wielki. Jake Paulers. Jake Paulers, no ja miałem z dupy na to. Mam cały czas z dupy na to, pozdrawiam serdecznie wszystkich. A powiedz mi, co trzeba zrobić, żeby zostać żugajką, pytam dla kolegi? Chyba nic takiego, po prostu czuć takie wsparcie. Czyli niewykluczone, że dzisiaj na koniec dnia będziemy wszyscy siedzimy żugajkami. Macie już, słuchajcie, książki, więc myślę, że pełnoprawnie możecie się nazwać żugajkami. Tego się nie spodziewaliście. Ja już się emotionuję, nie? Czekaj, co ty powiedziałaś wcześniej? Enjoyuję się. Nie emotionuję, tylko enjoyuję z tego tytułu. Dobrze, a powiedz mi, jaki jest kolejny etap, skoro powiedzmy, że trochę masz jakiś plan na siebie i jesteś poukładana bardzo w tym, co robisz. Jaki jest kolejny etap? Czy to jest tak jak, no nie chcę tutaj porównywać, ale wiadomo, że są na przykład influencerki, które najpierw idą w takie treści, potem te treści przestają się opłacać, no to zaczynają śpiewać. Przestaje się to opłacać, na początku hit i potem wchodzą we freak fighty. Kończą się te freak fighty i wchodzą w macierzyństwo. Jaki jest u ciebie taki etap kolejny? Czy jest jakiś? Wydaje mi się, że ja się po prostu najbardziej komfortowo czuję z widzami takimi dziecięcymi. Ja w sumie odkąd sama zaczęłam dorastać i gdzieś właśnie tańczyłam i miałam po prostu pod opieką młodsze grupy, to już wtedy wiedziałam, że chcę pracować z dziećmi. Na początku było to, że chcę być fizjoterapeutką dzieci, bo bardzo lubiłam biologię i uczycie biologii. Później gdzieś tam właśnie się to przekształciło. Trochę przypadkiem w to, że jestem influencerką i jakoś tak to się wydarzyło bardzo naturalnie, że ja do tych dzieci trafiam. I wydaje mi się, że jeśli już będzie jakiś przeskok kontentu, to w momencie, kiedy ja już będę trochę może za stara, żeby z tymi dzieciakami się spotykać. Może kiedy sama będę miała swoje dziecko, to już też będzie to dla mnie trochę takie, że... Wtedy można znowu układać Lego. To jest taka zależność właśnie. Dokładnie, tak. Więc pewnie się to w którymś momencie zmieni, ale na razie czuję się bardzo komfortowo w tym miejscu, w którym jestem. Na pewno nie planuję walczyć. Nie planuję też zakładać jakiś kąt na niebieskie. A jakby Jake Paul napisał, bo wiesz, z Mike'iem Tysonem teraz będzie walczył, a gdybyś tobie napisał, że chce z tobą walczyć. Nie, ja jestem w ogóle bardzo też taka, że się boję. Bo z twoich słów się wyłania jednak taki obraz ciebie jako takiej osoby, która bardzo tak dobrze sobie to poukładała w głowie. No, nie uciekasz od tego, że to jest biznes, ale jest to jakiś wypadkowa biznesu i twojej pasji i chciałem cię spytać o to, czy ile ci tak naprawdę to zajęło, no bo chyba jest jakaś taka pułapka, tak jakby wpadnięcia w to na takiej zasadzie, że okej, są z tego pieniądze, to jest biznes i w pewnym momencie no, istnieje chyba ryzyko, że się będziesz zatracać tak jakby w tym, nie? Ale z tego, co mówisz, tak jakby wynika, że dość łatwo przyszło ci odpowiednie ustawienie sobie priorytetów tak naprawdę w tym. Tak, ja w pewnym momencie, ja działałam w tym projekcie grupowym i tam faktycznie było tak, że wszyscy graliśmy do jednej bramki i trochę odpowiedzialność rozkładała się... Tak, powiedzmy, że odpowiedzialność rozkładała się na wszystkich i w momencie, kiedy chciałam trochę bardziej sama siebie zacząć budować gdzieś swoją tożsamość w internecie, nie już jako cząstka grupy, a jako ja, Julka, to... Tak się zastanawiałam na tym, jaki ja mam w ogóle cel w tym, że jestem influencerką. Co bym chciała ludziom przekazywać? Czy to jest na przykład tylko rozrywka i chciałabym po prostu bawić ludzi? Czy mam jakiś większy cel w tym wszystkim? I tak doszłam wtedy do wniosku, że ja bym po prostu chciała dzieciakom tworzyć dzieciństwo. Tak jak ja oglądałam kiedyś youtuberów i sobie miło wspominam, że fajnie było jeździć na meetupy i fajnie było ich spotykać i był to super element gdzieś tam mojego dojrzewania, to ja bym chciała być teraz taką osobą dla tych, którzy dorastają teraz. Dobrze, a bo mówimy cały czas o tych rzeczach, które robisz, a co chłoniesz ty? Co jest dla ciebie takim czymś zajebistym, jeżeli chodzi o muzykę, jeżeli chodzi o filmy, seriale, czy też książki? Czy może masz jakieś takie tytuły, które chciałabyś komuś polecić? Ja, to ciężko się określić, ale ja bym powiedziała, że jestem bardzo niewymagająca w takich rzeczach. Dlatego przyszłaś do nas, no pewnie. Ja jak już chcę coś obejrzeć, to raczej, żeby się odmurzyć, powiedzmy, niż żeby się jakoś skupiać bardzo mocno i gdzieś przeżywać takie... Wiadomo, są takie teledyski, są takie książki, które gdzieś tam mnie zainspirują i chcę się poświęcić więcej czasu na to, żeby się nad nimi skupić i faktycznie gdzieś tam nad nimi pochylić, ale
przyznam się szczerze, że większość czasu oglądam takie rzeczy typu Netflix. Bardzo polubiłam teraz też czytać właśnie książki młodzieżowe. One mi się bardzo spodobały. Zresztą czytałam je też, jak byłam ja młodsza, więc nie jest to tak, że szukam jakichś bardzo inspirujących, niesamowitych rzeczy. My mamy tak samo, też siedzimy na Netflixie pół życia. Z książkami młodzieżowymi źle wyglądamy akurat w tramwaju, więc raczej unikamy tego sytuacji, tego typu sytuacji. Sam do twarzy jest. No nie wiem. Gdybym zobaczył Marcina w metrze, gdyby tak czytał, to bym wzywał policję. Dzięki. Dobra, a grasz w gry? No to zagrasz. Tak? Mamy taką zabawę Mario, japoński, włoski hydraulik, pierwszy level, pierwsza wersja, level 1-1, gramy na czas. Dobra. No to lecimy. Są leaderboardy wirtualne, ale są... Kochani, Julia Żugaj versus Mario. Zapraszamy na spektakl. Dobra, muszę pobić 200 po prostu, więc myślę, że nie będzie to jakoś bardzo trudne. Pomyśl, tylko żeby się na razie tak grzyba nie... O. Kurde. Nie, jeszcze trochę? Musimy wam uczciwie zaznaczyć, że mamy lekkiego laga. Tak, lekkiego. Jest. Lekkiego. O, dobra, jest 200. Jest 200, dobra, lecisz dalej. Mogłaś walić w tamte. No, ja zamierzam to zrobić, tylko to sobie ułatwiam. O! O nie! To sobie ułatwiłaś. Jak to działa? O nie! To się nie skroluje w drugą stronę. Z oczu to z serca. Proszę państwa, 200 punktów, czyli jest bardzo zacięta rywalizacja z Vanessą Aleksanderem. Mocno teraz. Tak, teraz trzeba przytrzymać, patrzcie. Tak dobra, jest. Dobra, i teraz, żeby te... Nie! Dobra. Musisz skakać około półtora tygodnia wcześniej, żeby... Tak, staram się, naprawdę, już jakby biorę też tego laga pod uwagę. Dobra, czy mam teraz drugie życie, czy tak. To już był mój koniec? Nie, masz jeszcze dwa życia. No to już będę miała 400, no to super. Tak, no pokonaj tego grzyba najpierw. I teraz już nauczona na błędach w przeszłości. Nauczeni na błędach, 400 jest, no. Dobra, żeby nie spaść. 600. Teraz tu jeszcze. No. O, nie to akurat. To następne. Tak, tu będzie grzybek. Łap go. Nie, no złapiesz go. 1000. 1600. Jestem gigantem, patrzcie na to. Ty już nie jesteś. No, już nie jestem. Dobra, trzeba teraz. Mocniej. Dobra. I teraz. Skakuj. Nie, teraz. Nie! Ciężko obliczyć tego laga. No właśnie o to chodzi, bo to jest z utrudnieniami gra. To jest tak jakbyś, jakby to było Top Gear, to tak jakbyś w deszczu jechała. Tak. I w śniegu. I z zamkniętymi oczami. O, pany. Mamy to 1700. Zrobiłam grzyba. Tylko za 100 jest grzyb? No a jest taki trudny. Z takim lagiem. Tak, to jest jedna z najtrudniejszych rzeczy. Już gdzieś mam te znaki zapytania, nie będziemy zamulać. O Jezu! Boże. Dobra, uciekam przed grzybami. Nie! O Jezus! Nie! Myślałam, że to mój przyjaciel! Game over. 2000 punktów! Ale wiesz co? To jest doskonały tytuł na twoją nową piosenkę. Myślałam, że to mój przyjaciel. Julia, tak, myślałam, że to mój przyjaciel. Właśnie. Tak, myślałam, że to mój przyjaciel. Nie, to jest o gościu, który był we friendzonie, tak totalnie. Myślałam, że to mój przyjaciel. Tak, ale się wyrwał. Dawał friendly bardzo, ale jednak... Mogło tak być. Dobrze, Julia Żugaj, proszę państwa. Książka Julii Żugaj. Tak miało być. I tak miało być też, jeżeli chodzi o punktację, którą Julia nam tutaj zaserwowała. Urodziłam się w ogóle w roku 2000, więc tak miało być. Tak miało być. Dziękujemy ci serdecznie za to, że do nas przybyłaś. No i zostawiamy cię z tym wynikiem w tym momencie na pierwszym miejscu na naszej liście. Dziękuję. Aha. Bardzo by mi było miło. A my przechodzimy do tak zwanych polecajek. Kochani, jak doskonale wiecie, czytanie jest ważne, co nam Julia Żugaj tutaj pokazała. Dlatego też segment 30-sekundowy, jak zwykle tradycyjnie w naszym programie. Maciek mnie prosił, żebym wam poleciła jakąś książkę w 30 sekund. Więc lecimy z czasem. Mam Donę Tart, Tajemną historię. Pamiętam, że jak czytałam, to mi się mega podobała. Są super wykreowane postaci. Jest trochę o sztuce, jest trochę kryminalnie, jest trochę tak dziwnie. Ale to jest fajne dziwnie. Chodzi o to, że jest gość, który jedzie na studia i tam poznaje taką tajemniczą grupkę ludzi. I tak mi się wydaje, że to jest taki spoko most pomiędzy książkami dla takich młodszych ludzi, a dla takich dorosłych ludzi.
Więc polecam bardzo i skończył mi się czas. No to dużo ludzi mówi, że fajne. Poza mną w sensie. To była oczywiście Prostracja i książka, która ma 200 lat. Wbijajcie na socjale Prostracji. Zresztą tam też jest wywiad z Julią Żugaj dotyczący tejże książki właśnie. Dlatego serdecznie polecam. A teraz przechodzimy do naszych polecajek i zaczniemy od Michała. Ode mnie na weekendzik Starship Troopers, Żołnierze Kosmosu. Kultowy film science fiction Paula Verhoevena, 1997 rok. Wielka, wielka antyfaszystowska satyra i grająca dość mocno z książką, na podstawie której została nakręcona. Choć trudno w to wierzyć, istnieją ludzie, którzy nie uważają, że to jest satyra. Teraz uwaga, ja na przykład nie widziałem tego filmu, wiesz, wyobraź sobie. Naprawdę, musisz nadrobić. Bo ciężko mi jest go zobaczyć w tej chwili, bo muszę mieć moment, żeby zobaczyć go tylko z Tymonem, bo wiem, że Ola nie będzie chciała go oglądać, bo jest o kosmitach i o strzelaniu, jest super, akcja. Super zabawny. Jest to film, w którym specjalnie Paul Verhoeven to powiedział w wywiadzie. Powiedział to w wywiadzie, że specjalnie wybrał pięknych aktorów, którzy nie potrafią grać. To jest Denis Richards i Kaspera Van Diena. Tylko po to, żeby przesłanie tak jakby przeszło. Więc trzeba być naprawdę kozakiem, żeby coś takiego powiedzieć na głos. Dzisiaj wziąłby influencerów. Nigdzie nie pyknęło. Ludzie potraktowali ten film zupełnie serio jako złe science fiction. Było niezrozumiane. Jest tam też scena koedukacyjnego prysznica w Wojsku Przyszłości. Ponoć to wprowadzają właśnie. Zdecydowali się pozwolić, tak jakby ją nagrać, o ile sam reżyser też będzie nagi w trakcie jej kręcenia. Koleś jest w ogóle Holendrem, tak jakby czego się spodziewali, że tego nie zrobi, czy... Tak, no właśnie. Ja pracowałem z jednym Holendrem, więc wiem, że oni to robią. No i tak jakby pożeniłbym to w tym odcinku z grą Helldivers 2, która wyrasta trochę z tego serialu, jeśli chodzi o poetykę, jeśli chodzi o fabułę. Jest oczywiście super... grą usługą, czyli takim shooterem drużynowym, gdzie spadamy z kosmosu na obce planety i kolonizujemy je i gramy jako czarne charaktery, czyli po prostu jako dziwna, nowa, imperialistyczna demokracja amerykańska przyszłości. Szukają ropy? Dokładnie jest tak, że są robale, które nie mają możliwości podróżowania po kosmosie, ale jakimś cudem stanowią zagrożenie dla tego kosmosu. No tak, wiadomo. Trzeba praktyka. Prewencyjnie... Rozmawiamy o dwóch strzelaninach. Jedna w kosmosie, druga w kosmosie. W jednej robale, w drugiej robale. A jak Michał o tym mówi, to brzmi jakby to były jakieś tam dzieła, nie? Które mają ważne przesłanie. Bo to są dzieła. Znaczy film Verhoevena to jest dzieło i to jest film, do którego przede wszystkim się nie zestarzał w ogóle od strony technicznej. Jeśli chodzi o efekty na przykład pirotechniczne, to jest po prostu kozacka rzecz cały czas. A jeśli chodzi o Helldivers, no to jest po prostu fenomen multiplayerowy tego roku. I super po prostu takie double feature sobie zrobić. Pograć Helldivers, najlepiej ze znajomymi, ale community jest bardzo, bardzo fajne i bardzo mało toksyczne, więc można się podłączyć do jakichś randomowych osób i też będzie fajnie, więc polecam generalnie taką ścieżkę, jeśli ktoś się na przykład boi albo nie ma znajomych, żeby sobie z nimi pograć. To jest w naszym świecie dosyć częste. To jest częste i spoko i normalne, szanujemy. Ja widzisz, ja nie grałem w Helldivers, tę dwójkę, ale i byłem przekonany, że nie grałem w jedynkę, a się okazało, kolega ostatnio mnie spotyka i mówi, a pamiętasz, jak graliśmy wtedy w czwórkę, w te Helldivers, a ja, o kurde, rzeczywiście to był Helldivers, bo to był rzut z góry wtedy. Był rzut z góry, a teraz jest prawilnie strzelanka trzecioosobowa, jest zrzut za pleców. Także ode mnie te dwa wielkie teksty kultury. Jasne. Ja może powiem coś niekoniecznie związanego ani z kosmosem, chociaż troszkę jest ta postać związana z kosmosem, bo ma naprawdę kosmiczny talent. O co chodzi, czyli Młody Jano, czyli Miłosz, no bo przecież tak nie ma na imię. Będzie wydawał niedługo płytę, której premiera zapowiedziana jest na 5 kwietnia. The Grind się nazywa, przez 2T. To są trzy na razie traki promujące tę płytę. Ja to trochę wychodzę przed szereg z tym wszystkim, ponieważ nie mamy tak naprawdę pełnego obrazu tej płyty, ale te trzy rzeczy, zarówno w warstwie teledyskowej, jak i lirycznej, plus jeżeli chodzi o talent, o co chodzi, one powodują, że naprawdę warto na tę płytę czekać. To jest New York Freestyle, Piegi i Rap. To są fantastyczne rzeczy. Gość nie dość... On jest w tym hip-hopie, czuć ten hip-hop, jak on nim żyje. Tak jak było jeszcze w 2022, kiedy wydał płytę Tarho Terror, na której można było posłuchać tego new schoolu, do którego nas przyzwyczaił chociażby z takich numerów jak Nowy Kolor. Ale oprócz tego mamy tam takie kawałki,
gdzie słuchasz i sobie myślisz, czy to jest stary PZ, bo tak to po prostu brzmi. Ja słuchałem tego po drodze tutaj i chciałbym się do tej warstwy lirycznej odnieść, bo tam jest naprawdę dużo fajnych statementów. Na przykład on mówi, że rapuje o tym, że jak zamawia papu, to zawsze bierze dużo sosu. Tak. I to jest taka opinia, z którą można dyskutować, bo ja na przykład wolę mniej sosu, bo też jest bardzo kaloryczny. I tutaj nie do końca się oczywiście zgadzam, ale przede wszystkim moim zdaniem warto rozmawiać na takie tematy. I... Bardzo możliwe, że chodziło tutaj o metaforę i ten sos to były pieniądze, więc może tak być. Najbardziej mi się podoba kawałek Piegi. Pozostałe też są, okej. Okay, najbardziej rap chyba podoba. Rap. Przez to, że się tak naprawdę trap. No, tak, i jest tam połączenie, ja mam wrażenie, jakbym słuchał Macklemora z tych takich jego najlepszych czasów, jeżeli chodzi o warstwę muzyczną, która tam się dzieje. Więc uważam, że tak jak poprzednia płyta była genialna i naprawdę świeża. No zresztą też o co chodzi, pamiętajmy, zaczęliśmy od kosmosu i kosmos też gdzieś tam odgrywał tę rolę, kiedy chłopaki razem z Young Igim i Okim zrobili skład Ojo, i który no, kosmicznie po prostu latał, nie tylko po festiwalach, ale przede wszystkim w uszach ludzi, bo to była naprawdę zajebista rzecz i dlatego myślę, że tego 5 kwietnia dostaniemy coś naprawdę premium. Trzecia rzecz ode mnie, film. Jeżeli szukacie tak zwanego feel good movie, to szukajcie dalej. No. Chociaż ten format nazywa się Polecajki, to jest taki tytuł, którego lepiej nie polecać. Nie polecajki. Można znienawidzić osobę polecającą, że tak powiem. Jest to bardzo mocny duńsko-holenderski thriller, który po prostu uderza cię w duszę młotem, wiąże cię w ogóle jakąś niemocą, łańcuchami niemocy i topi cię w kałuży jakiejś takiej beznadziei. Najbardziej prawdopodobnie dojąca film 2022 roku. On jest już na streamingach. Nie warto po niego sięgnąć. Utrzymajmy się tej narracji. Nie warto go oglądać. No to są takie filmy jak na przykład Creep, nie? Gdzie warto to zobaczyć, tak, ale też nie warto być samemu w domu. Tutaj masz połączenie troszeczkę Funny Games Henekego, troszeczkę Zabicie Świętego Jelenia, nie wiem czy widziałeś. Widziałem. Latimosa. Tak. I jest też trochę Ostlunda. Rubena. W dużym skrócie, żeby nie spoilerować, jest to historia rodziny, która poznaje drugą rodzinę na wakacjach w Toskanii. Ta druga rodzina zaprasza ich do domu, bo jest miło przy winie i się świetnie bawią na wakacjach. No i potem nie domu jest. Generalnie można poczynić takie założenie, że dla super asertywnych osób nie będzie to aż tak przerażające, jak dla ludzi, którzy... Którzy są hejcho do przodu. Ktoś jest super asertywny. Którzy mają na przykład problem z odmawianiem innym, tak. Albo z towarzyskimi sytuacjami. Ale z kolei asertywne osoby powiedzą, że ten scenariusz się nie trzyma kupy, jest nielogiczny. Tak, on się nie trzyma kupy, ale wydaje mi się, że ten film jest dość metaforyczny, nie? W sensie, że on jest dobry dlatego, że pokazuje pewną umowną sytuację, tak. W której wszyscy możemy się zobaczyć przede wszystkim. Czyli dlatego... zapewne tak jak Starship Troopers też jest o nazizmie. Chociaż ta druga rodzina jest trochę jak Putin, mam takie wrażenie, nie? Że wjeżdża. Bez spoilerowo, no jest to mocna rzecz. Jest to super mocna rzecz. Będzie amerykański remake, czego się boję. James McAvoy ma grać jeden z głównych król. James McAvoy, no dobra, no to James McAvoy raczej nie gra w złych produkcjach. Nie. Mam do was prośbę, dajcie się nabrać na scenariusz gości, chociaż jest, że tak powiem, grubymi nożycami cięty. Nie damy się nabrać i tak samo nie daliście się nabrać w poprzednim odcinku na Rebus, który był trudny, muszę przyznać, jak się okazało, bo tak niewiele osób odpowiedziało poprawnie. Odpowiedź to było 7, a konkretnie scena What's in the Box. What's in the Box? Ciekawostka, widzieliście film Contagion, Epidemia Strachu? Nie wiem. Widziałem. Ten film przepowiedział COVID 10 lat. Tak, to jest ten film, w którym Gwyneth Paltrow umiera na COVID i głowa, kiedy należy w prosektorium, głowa, która jest wykorzystana w tym ujęciu, to jest ta głowa z pudełka. Naprawdę? To jest ten prop z pudełka, którego ostatecznie Fincher nie pokazał. I to jest świetne, że nie pokazał tego Fincher. To tyle, jeśli chodzi o trivia. Tak, to macie dodatkową wiedzę, którą możecie się podzielić podczas weekendu, właśnie na przykład w sobotę z kolegami stojąc w kuchni, bo w kuchni są najlepsze imprezy i tam właśnie tego typu rzeczy przyjdą goście, padają. To puśćcie im gości. Tak, przyjdą goście, puśćcie im gości i na koniec zostawimy was też z takim imprezowym rebusem kolejnym. Musicie odgadnąć, to jest tytuł filmu, ja to zrobię i też możecie odegrać, jeżeli nie będziecie wiedzieli, jak ten tytuł tego filmu, jaki to jest, to możecie zapytać znajomych i odegrajcie tę scenę. Uwaga. Kamera na mnie. Okej, okay, jest. Dobra. Wy wiecie, co to jest, nie? Ja wiem, co to jest. Domyślam się, co to jest, ale nigdy bym tego tak nie pokazał. Nie. Nie. To co na końcu pokazałem, to chodzi o to, że to jest liczba mnoga. Dosłowniej szukajcie to. Tak, że to jest liczba mnoga. Jest to dosłowne. Dobra, to dziękujemy wam bardzo. Michał Walkiewicz.
Pomachaj. Marcin Sońta. Cześć. Ja, Maciej Dąbrowski, żegnamy się z wami. Do zobaczenia za tydzień w kolejnym Zero Kultury. Bye. Głównym sponsorem kanału Zero jest RocketJobs.pl, twój portal z ofertami pracy. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.